Kłaniamy się, kochani, witajcie pszczółki moje kochane. Witajcie, drodzy słuchacze, widzowie, w 13 odcinku podcastu. Mamy dzisiaj dla Was gościa, wyjątkowego gościa, który zasłynął walką o prawa lokatorów, czy walką o transparentność w polityce. Mowa oczywiście o Janie Śpiewaku, działaczu społecznym, polityku, przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Porozmawiamy o jego drodze do zaangażowania w życie publiczne. Dowiemy się, jak Jan Śpiewak podejmuje działania przeciwko nielegalnej promocji alkoholu w sieci. Ponadto omówimy takie tematy jak złodziejska reprywatyzacja, masakra na Saskiej Kępie, współczesna polska lewica, może nawet wspomnimy coś o koronacji króla Karola. Przygotujcie się na fascynującą rozmowę na podcast 13. Ja nazywam się Jaok, razem ze mną Andrzej. Dobry wieczór. Michał Migała, Ksenia Kodymowska gdzieś tam biega i jest niezwykle ważnym elementem, chociaż jej nie widać w tym momencie. I oczywiście nasz gość Jan Śpiewak, któremu teraz przekazujemy głos. Dobry wieczór, witam Was, witam Państwa. Małe sprostowanie, za polityka się już nie uważam. Tak wyskoczy, jak zacznie szukać informacji o sobie w internecie, wszyscy powiedzą, że jesteś politykiem, znaczy internety powiedzą, że jesteś politykiem. Prawdopodobnie dlatego, że od polityki się chyba zaczęło twoje takie zaangażowanie, czy twoje pojawienie się na szerokich wodach życia publicznego, czy się zgadza? No tak, jeśli nazwiemy zaangażowanie samorządowe jako politykę, to tak. No, byłem radnym w Warszawie przez 4 lata, kandydowałem na prezydenta Warszawy. Więc na pewno epizod polityczny mam za sobą. Przypominamy też, kochani, że jest czat, oczywiście hot chat jest cały czas aktywny, możecie do nas pisać, my oczywiście czytamy, będziemy się też odnosili, możecie również zadawać pytania naszemu gościowi, ale na razie my mamy do niego całkiem sporo pytań. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tematu złodziejskiej reprywatyzacji. Reprywatyzacja, jak pewnie większość z Was wie, to proces powrotu nieruchomości do ich przedwojennych właścicieli, do ich spadkobierców. Przez lata ten proces był realizowany w sposób kontrowersyjny, prowadząc do licznych nadużyć i problemów społecznych. Jednym z najbardziej znanych takich przypadków reprywatyzacji była reprywatyzacja kamienicy przy Chmielnej 70, która ujawniła powiązania między urzędnikami miejskimi, prawnikami i deweloperami. Ta sprawa doprowadziła do dymisji wielu urzędników. Chyba nawet Hanna Gronkiewicz-Waltz nie została prezydentem Warszawy na kolejną kadencję przez to właśnie. Czy jaki jest twój udział, Janie, w tej aferze, w sensie jako takiego sygnalisty oczywiście. No jestem sygnalistą, tak. Mój udział w aferze był taki, że jestem jedyną osobą prawomocnie skazaną karnym, niejednym zresztą wyrokiem, oczywiście za zniesławienie różnych postaci. No jest to, myślę, podsumowanie dobre tego stanu, co się wydarzyło z tą aferą, no bo procesy ciągle trwają, wyroków specjalnie jeszcze nie ma. No więc jest to słodko-gorzki sukces, bo z jednej strony udało się zatrzymać faktycznie tą mafię, kamienice już nie są kradzione w Warszawie, no ale do sprawiedliwości jeszcze daleko. Ale to ty masz sprawy przeciwko tobie są, tak? Tak, znaczy ja byłem, przestałem liczyć w pewnym momencie, ale byłem pozwany ponad 30 razy. No i przegrałem kilka tych spraw. Przegrałem taką bardzo słynną sprawę z córką ministra Ćwiąkalskiego. To była pani Górnikowska, mecenas, była kuratorem 118-latka. No nie pamiętałem wieku właśnie. 118 lat, piękny wiek, żeby przejmować nieruchomości w Warszawie. No i faktycznie jak tutaj ujawniłem tę sprawę, zostałem pozwany karnie i przegrałem. Bo zabolało mnie to bardzo. No i... Karnie przegrałeś, to już nie możesz być posłem. Nie, bo to są prywatno-skargowe, to było publiczno, to bym nie mógł, ale tak, to jest 212 kodeksu karnego, to jest prywatny akt oskarżenia. Okej, ale to jest to uciążliwe w sensie finansowo dość mocno chyba? Czy... No i tak, myślę, że na pewno kilkadziesiąt tysięcy, pod 100 tysięcy już tych kosztów się zebrało, które musiałem za to zapłacić, ale na szczęście mnie tutaj wspierają ludzie w różny sposób, no więc mam też wspaniały zespół prawników, którzy mnie bronią pro publico bono. No przede wszystkim to są stresy, nerwy, to jest główny koszt, no nie jest to nic przyjemnego, ale z drugiej strony to też się stało takim narzędziem też no, popularyzacji, można powiedzieć, tego tematu. Czy masz takie poczucie, że może inna osoba, mniej może odporna, może mniej wspierana przez innych, nie byłaby, poddałaby się, wycofałaby się z tego tematu, w sensie czy da się w Polsce komuś zamknąć usta tak skutecznie właśnie sprawami, wytaczając sprawy, będąc po prostu silniejszym graczem? No oczywiście, że tak, wiesz, no nie będę teraz podawać konkretnych nazwisk czy konkretnych spraw,
ale takich historii, no wiesz, jest jakiś człowiek, walczy o coś i nagle mu przychodzi list z kancelarii adwokackiej, bardzo luksusowej, z przedsądowym nakazem zapłaty, nie wiem, 100 tysięcy złotych, no to wiesz, no to jaki to ma efekt na ludzi, którzy nie mają dostępu do mediów, którzy nie mają adwokatów, którzy ich będą bronić ich za darmo, no to są ogromna presja, no. Tak, często w ogóle ludzie myślą, dostając takie wezwanie przedsądowe, że to już coś złego się dzieje. Ja nawet tam nie będę nazwiskami rzucał, chociaż to nazwisko akurat w kontekście naszego gościa może się przewinie dzisiaj, ale sam takie dostawałem pisma, które naprawdę nic zupełnie nie zmieniają, ale są takim, no tutaj nakazujemy, bo jak nie, prawda, kary, jakiś, ktoś, kto się totalnie nie zna, kto nie ma z tym do czynienia, może się przestraszyć naprawdę. No, no ja się nie dziwię, wiesz, to jest bardzo proste kogoś pozwać, wiesz, teraz dostałem pozew od Palikota na 100 koła, no to on żądał ode mnie 100 tysięcy, a on musiał wpłacić 5% Wadium, tak, więc on mnie pozywa na 100 tysięcy, a jego koszt to jest 5 tysięcy złotych plus koszt pozwu, tak, no więc to jest, tak naprawdę to jest dość tani sposób, żeby kogoś zastraszyć, nie? Ale o tym Palikot, do tego Palikota jeszcze przejdziemy. Z tą Warszawą, może nie wszyscy nasi widzowie, słuchacze są zainteresowani tak mocno Warszawą, ale zjawisko wydaje mi się mniej lub bardziej występuje w całej Polsce. Znaczy jakieś takie... No, jeden ze słuchaczy nawet napisał, że właśnie występuje w Krakowie. Tak, to się od Krakowa zaczęło w ogóle. W Krakowie była, można powiedzieć, pierwsza taka afera. Tam był taki facet, który się nazywał Łapa. To był taki gangster, który no zresztą robił ciekawe rzeczy, bo on był prowadzony przez takiego typa pana pułkownika Szczesnego z Wojskowych Służb Informacyjnych. On brał udział w prywatyzacji Unitry, brał udział w prywatyzacji zakładów tytoniowych w Lublinie. Był takim grubym gangsterem, tak? I on faktycznie kradł na masową skalę kamienice w Krakowie. Tych kamienic udowodniono mu kradzież kilkudziesięciu i tam była dość prosta sprawa, bo on po prostu fabrykował. W Warszawie była ta różnica, że znacjonalizowano nieruchomości po wojnie, a w Krakowie nie było czegoś takiego, nie? No a w Krakowie mieszkało bardzo dużo Żydów. Ci Żydzi ginęli całymi rodzinami, nie tyle zostawiali żadnych spadkobierców, ale w księgach wieczystych dalej figurowali. No więc oni po prostu fabrykowali, mieli tak ustawionego jakiegoś człowieka w urzędzie tam którymś, dostawali normalnie paszporty, dowody na tych spadkobierców, niby dzieci czy tam wnuki tych ludzi, którzy są w tych księgach wieczystych, zgłaszali się i po prostu dostawali te nieruchomości. I ten Łapa no, ukradł ich, tak jak mówię, przynajmniej kilkadziesiąt. To tak naprawdę nigdy nie ustalono skali tego, ale tych kamienic, myślę, w Krakowie ukradzionych to było przynajmniej kilkaset. I rozumiem, że wszyscy ludzie związani z tym procederem siedzą, znaczy przynajmniej wszyscy... Nie, komedia, bo Łapa dostał w ogóle... tam był świadek korony, który zaczął zeznawać przeciwko Łapie, więc jakby nie dało się już tego trochę zamieść pod dywan. Aresztowali go i facet dostał wyrok w zawiasach, co jest dość niesamowite, wyszedł i zniknął. I go nie ma. Podobno ukrywa się w Chinach, ja o tym nic nie wiem. Niektórzy uważają, że jest rozpuszczony w kwasie, bo to też był taki człowiek no, dość mocno ustawiony. I go nie ma, tak? I jakby, więc, no ale cały ten proceder był moim zdaniem wymyślony przez służby komunistyczne, wojskowe przede wszystkim i potem był realizowany za pomocą po prostu mafii, którą oni sami tak naprawdę pod koniec lat 80., 90., na początku lat 90. sami oni tą mafię stworzyli. W Warszawie był taki gość Jan Labut, który też brał udział w tej dzikiej reprywatyzacji, on w ogóle był też w Skoku Wołomi się pojawiał, no to on założył, on był w ogóle, on tak naprawdę był jednym z twórców tego starego Pruszkowa. Wszystko zaczęło się od tego, że kradli samochody na masową skalę w Wiedniu, przerzucali je przez granicę, wszystko się działo pod koniec lat 80., nie? I tam był Malizna, Wańka, ci wszyscy goście, którzy potem robili Pruszku w latach 90., to oni właśnie terminowali u niego. No i ja tego Labuta gdzieś tam natrafiłem potem właśnie też przy reprywatyzacji warszawskiej, nie? Więc jakby te gangi wszystkie były, no, one zajmowały się wszystkim, tak? Ale w pewnym momencie nieruchomości były po prostu bardzo intratnym kąskiem, tak? Prywatyzacja, zaczynali najpierw od właśnie kradzieży samochodów, jakieś prostytucja, jakieś wymuszenia, a potem się przerzucali po prostu na nieruchomości. To co, to zbrodnia doskonała jednym słowem. No, bardzo prosta i bardzo zyskowna, tak, bo kradzież nieruchomości no, jest fajna, bo to nie jest tak, jak ukradniesz nie samochód, to jak cię złapią, ktoś kupi od ciebie ten kradziony samochód, to tracisz ten samochód raczej, nie? Ale jak kradniesz kamienicę, to masz tak zwaną rękomię ksiąg wieczystych i wiesz, oni natychmiast opędzali to słupom kolejnym, tak, i już po prostu tego nie sposób było odzyskać, tak? Więc w samej Warszawie mieliśmy... Też mi się wydaje, że przynajmniej kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy nieruchomości ukradzionych, udało się z tego odzyskać kilkadziesiąt, tak? Czyli jakby ten proces, który teraz nastąpił i ta reakcja władzy, to jest tylko też promil, tak? To jest tylko
Oczywiście, no to jest, znaczy dobrze, cokolwiek się wydarzyło, tak, bo jakby niektórzy nie wierzyli, że w ogóle cokolwiek da się zrobić z tym, tak, ale jakby, no niestety sądy stoją okrakiem tutaj, tutaj przede wszystkim sąd administracyjny, bo to on decydował, nie, no i tam były takie hece, że ten sąd administracyjny, że komisja weryfikacyjna, którą PiS założył, nie, na przykład zabrał kamienicę, kazał oddać pieniądze Mosakowskiemu, który to był ten facet, który prześladował Jolantę Brzeską, tą, która potem została porwana i spalona żywcem w Lesie Kabackim. I on kupił tą nieruchomość, roszczenia do tej nieruchomości, kupił za 1500 zł, jeśli dobrze pamiętam. Ta nieruchomość była zburzona w czasie wojny, została odbudowana po wojnie przez samych mieszkańców. Czyli on właściwie, no, rozumiecie, no totalny wał, tak? I on odzyskał to, jeszcze dostał odszkodowanie potem za sprzedane lokale, bo tam miasto sprzedało jakieś lokale, więc on dostał całą kamienicę i jeszcze dostał kilka milionów w gotówce, nie? I potem sąd administracyjny mówi, nie jakby to... Nie da się tego po prostu podważyć, bo jakby coś tam, nie? Jakby, więc no taki totalny rozkład państwa, nie? Gdzie właśnie, dlatego ja się, wiesz, jak mówię o tej praworządności, że tutaj jakaś praworządność, coś tam, trzeba bronić praworządność, ja się pytam, jaka praworządność? No jakby ludzie, znaczy, wiecie, co się działo w Warszawie przez ostatnie 15 lat, jakby co robiły sądy z tymi kuratorami, co robiły sądy właśnie z tymi sprawami reprywatyzacyjnymi, no przecież to komedia po prostu jest. To mi w ogóle przypomina Gotham City w ogóle, jakby przekręty na tym poziomie. No, trochę tak to wygląda. Są z nami nasi widzowie, słuchacze, którzy się witają gorąco. Dużo jest pytań takich niemerytorycznych, ale odpowiem, bo dużo się ludzi czepia, że mam flagę Niemiec, absolutnie. Po prostu te kurtki tak mają. Powiedziałem Kseni, że się będą czepiać, ona mówi, nie noś, to ta kurtka fajnie wygląda. Nie mam kurtkę platformerską, trudno. Gdzie jest Ruda? Pytają. Będzie, spokojnie, kręci się i nadzoruje wszystko. Pytania naszego gościa również się pojawiają. Pytanie takie na przykład dotyczące bezpośrednio tematu, czyli co sądzisz o komisji dotyczącej parlamentarnej komisji do spraw wyjaśnienia, czy może ona byłaby rozwiązaniem wyjaśnienia tych spraw złodziejstw? Znaczy, rozumiem, że komisja śledcza, tak? Tak. No, myślę, że komisja śledcza by się przydała, tak? No bo fakt, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nigdy nie zeznawała publicznie, bo ona przecież przed komisją weryfikacyjną uznawała, że ona jest niekonstytucyjna, więc nie przychodziła. Prokuratura moim zdaniem też jej żadnych zarzutów nie postawiła ani nie przesłuchała. No to jednak jest niepojęte, tak? No, że mamy panią, która jest było szefową Narodowego Banku Polskiego, która była prezydentem Warszawy, prawnikiem i za jej czasu po prostu kradziono na prawo i lewo kamienicę. Ona nigdy publicznie nie musiała odpowiedzieć na żadne trudne pytanie. No, wydaje się, że zasługujemy na to, żeby faktycznie... No, ale już niestety jest późno. Tak? No, zresztą to nie jest afera reprywatyzacyjna. Tak? Kraków, Warszawa, no i też oczywiście afera reprywatyzacyjna zapomniana, czyli kościelna reprywatyzacja. Tam też siedzieli SB-cy, tam też ci przedstawiciele kościoła się tam działkowali właśnie z nimi, też kradli po prostu na masową skalę też nieruchomości. To też jest zupełnie niewyjaśnione, tak? Więc jakby ja to traktuję jako fragment polskiej transformacji, nie? Że to była taka, że oni się najpierw, ta nomenklatura się uwłaszczała najpierw na fabrykach, uwłaszczała się na jakichś tam rzeczach, na które mogli sprywatyzować, a po prostu jak już wszystko sprywatyzowali, to się zabrali po prostu za nieruchomości, tak? No więc no to jest trochę taka historia lat 90. i która nigdy nie została do końca opowiedziana. Nie? I czy zostanie? Czy to się, czy kiedykolwiek wsadzimy kogoś tak naprawdę? Albo przesłuchamy Hanny Gronkiewicz-Waltz? Ja jestem do końca, już nie wierzę, tak? Ja jestem świadkiem, znaczy mam być świadkiem w tej sprawie, o której mówiłeś, ta Chmielna 70, tak? Gdzie właśnie szef Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie miał być słupem w ogóle mafii, gdzie jest oskarżony o to, tam jest kilku takich grubszych, że tak powiem, zawodników. Sprawa się toczy od 2018 roku. I ja jeszcze nie zostałem przesłuchany jako świadek, nie? 5 lat. No te sprawy, jak jest działalność, jak jest zorganizowana grupa przestępcza, to pewnie... Jakoś się wloką. To wszystko daje mi obraz po prostu też z filmu Psy, który kiedyś uważałem za totalną przesadę. A to wszystko okazuje się zbyt małe do opisu rzeczywistości. Zobaczymy, jak naszego gościa tutaj deklaracja, że również sprawami kościelnymi się trzeba zająć, oczywiście zostanie odebrana, bo pisze na przykład niektórzy mają mieszane uczucia, nasi widzowie, pisze poszukiwacz, cześć Jałki, panowie, mam problem ze śpiewakiem, nie moja bajka w poglądach, ale mimo wszystko głosowałem na niego w wyborach na prezydenta Warszawy, wiele razy nadstawiał D w słusznych sprawach. No i tak cię wielu ludzi chyba odbiera jako taką osobę, która niekoniecznie jest z ich bajki, no bo deklarujesz otwarcie poglądy lewicowe i raczej taką przyjaźń z środowiskami lewicowymi. No ale jednak tutaj walczysz o te sprawy uznawane przez raczej większość za słuszne. Sądzę, że gdybyś się wziął za kościół, to by się skończyło chyba. To...
Ale wiesz co, znaczy ja nie jestem wrogiem kościoła jako takiego, tak? Ja zresztą uważam, że ludziom religia, duchowość jest potrzebna, tak? Zresztą widzimy tych wszystkich coachy, jakieś tam New Age i tak dalej. Coś za coś. Ludziom, za przeproszeniem, odpierdala od braku Boga, nie? Jakby i ludzie potrzebują tego i kościół robi też dużo dobrych rzeczy, tak? Caritas, hospicja, wiecie, no jakby mnóstwo robi rzeczy w terenie, ale ja rozdzielam jakby kościół ten, że tak powiem, jako społeczność i oddzielam kościół instytucjonalny jako... I tutaj kościół instytucjonalny, myślę, że no, ma wiele rzeczy, jest wiele rzeczy do zarzucenia. No słuchajcie, ja walczę na przykład w Warszawie z Nitch Tower. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej budowli. Może nie? Na Emilii Plater. Tak, na Emilii Plater normalnie jest, słuchajcie, jest kościół, tam jest cmentarz choleryczny z końca XIX, zamknięty pod koniec XIX wieku. Jest parafia przedwojenna, jest droga krzyżowa z XIX wieku. No i tam kardynał Nitch chce postawić wielkiego falusa, za przeproszeniem, czarnego, tak? I jakby, ale w dodatku czarnego. No tak, bo tak to wyglądał. Tak to wyglądało na wizualizacjach, tak? No i dla mnie to jest gwałt na mieście. No i pytanie jest też, czy Kościół się powinien zajmować taką deweloperką? I to jeszcze robią z taką firmą BBI, taką, która zburzyła to, znaczy zburzyła, oni nie zburzyli, tak, ale postawili w miejscu Super Samu, który jest dla mnie był takim miejscem też ważnym, gdzie choć robiłem zakupy, modernistyczny, piękny budynek. Oni tam postawili też wieżowiec, który zniszczył widok na Belweder. Więc jakby, no ja nie wiem, czy Kościół powinien się zajmować deweloperką na przykład, nie? Ale z okna ładny widok, jeżeli chodzi o Plac Unii Lubelskiej. No na pewno, szkoda, że zburzony został widok na Belweder historyczny, no który... No... No nic z tego nie wróci, tak? No nic z tego nie wróci, tak, no. Jest wielki napis ING, no jakby to na mnie to pokazuje, że jesteśmy trochę kolonią, tak, no. Ktoś pisze jeszcze tutaj... o sprawie Złoty 62, też coś wiemy o sprawie Złoty 62? Nie kojarzę. Nie kojarzę. Ale no rzeczywiście tutaj też się sprawdza ta teoria, że rządzą ci, którzy mają najwyższe budynki. Kiedyś były to kościoły w miastach, w tej chwili są banki i ubezpieczalnie przede wszystkim. Jacek wysyła nam tutaj 5 dych, bo tworzy YouTube taką możliwość i dzięki mu za to. HGW o pół Warszawy z ksiąg wieczystych. Nawet ludzie, co już mieli 100 lat plus, podpisywali. Tutaj też pytania się powtarzają cały czas o Ksenię, bo ludzie mówią, że jest trochę zbyt poważnie. Trudno, będzie poważnie, ale bardzo dobrze. Przez za to mamy warto jest podkreślić, obraz nad nami wisi pod tytułem właśnie Złodziejska prywatyzacja. Nie jest to reprywatyzacja, tylko prywatyzacja złodziejska. Taki tytuł ma obraz namalowany przez Ksenię Kodymowską, który nad nami wisi. On był namalowany na żywo podczas jednego z odcinków podcastu. I jakoś tak się stało, że jest wciąż z nami. I wróćmy natomiast, bo ja tutaj tak okiem w komentarzach wrócę. Michale, wróćmy, przepraszam. Jasne. Te wszystkie rzeczy, o których mówisz, powiązania gangsterów, służb specjalnych, PRL-owskich jeszcze. Ja się dziwię, że jesteś w jednym kawałku. O, to chciałem też spytać. Właśnie. Że jesteś tu z nami, normalnie o tym rozmawiasz. A czy się obawiasz, tak? Że co nie jak przecież, no, teoretycznie są duże pieniądze, to mówisz, że jakiś tutaj jakaś łapa, to jakiś inny gangster, jakiś Pruszków, jacyś bogaci ludzie zobowiązani, że komuś, któremuś o niższej moralności nie przyjdzie do głowy, żeby włożyć, nie wiem, pół dużej bańki, żeby się ciebie pozbyć. Wiesz co, to już nie te czasy, nie? Znaczy, w 2011 roku faktycznie zabito Jolantę Brzeską, nie? I to był ten moment, kiedy to był ewidentnie mafia nie miała oporu przeciwko takim robieniu takich rzeczy. Ja się zająłem reprywatyzacją w 2013 roku i wtedy faktycznie raz usłyszałem, że mam uważać, jak przechodzę na przejściach dla pieszych. Ale jakby oprócz tego nie czułem się specjalnie nigdy tak fizycznie zagrożony, bo oni natychmiast zaczęli mnie pozywać, nie? Jakby, i jakby ten sygnał, że oni mnie pozywają i chcą, szukają drogi sądowej, jakby już pokazał dla mnie, że oni już są trochę na innym etapie, nie? Że to już te pieniądze są już zalegalizowane, że to już, że oni się już nie boją tego, że stracą te majątki, że to już jest to wszystko tak poukładane, że jakby już tak wsiąkli w tą strukturę po prostu państwa, że to dla nich to nie było w żaden sposób zagrożeniem już tak naprawdę, nie? I jednak mi się wydaje, że też to, co się wydarzyło, tak? No, że jednak PiS przejął władzę w tym 2015 roku, zrobił to komisję weryfikacyjną, że jakby to już się stało tematem ogólnopolskim, no, że to już się nie wróci. Tak? Znaczy to, moim zdaniem czasy zabójstw politycznych się skończyły w 2011 roku, tak? Bo to wtedy też Lepera prawdopodobnie zabili, tak? To chyba też w tym 2011 roku było. No i to był taki, moim zdaniem, ostatniej podrygi tego mafijnego świadka. Nie wierzysz w samobójstwo Lepera? No nie, niespecjalnie. Mało kto chyba wierzy. Kto wierzy? Dzieje, że dla algorytmu to nie będą treści kontrowersyjne, a to są właśnie treści, które nie powinny być kontrowersyjne. Jak to można uwierzyć?
jak ktoś, może w dwóch słowach tylko powiem o Jolancie Brzeskiej, bo może ktoś nie wie, to Jolanta Brzeska była polską działaczką społeczną, obrończyną praw lokatorów i zginęła tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. W marcu 2011 roku ciało znaleziono w lesie pod Wawrem. Przed śmiercią Jolanta Brzeska zaangażowała się w działalność na rzecz lokatorów i podejrzewa się, wielu uważa, że śmierć była związana z działalnością społeczną, że nie była przypadkowa, ale nie zostało to nigdy wyjaśnione ani udowodnione, prawda? I wtedy lokalna prokuratora od razu to przyklepała jako samobójstwo. Tak, tak. To było pierwsze, że sama się podpaliła i zabrała kanister z benzyną. Tak, no. Co mam powiedzieć? Ale to co ona takiego zrobiła, że aż takim zaszła za skórę, w sensie? No, to jest bardzo, moim zdaniem to był, zresztą ekspertyzy, które zrobiło potem jakby policja już po latach, tak jakby potem było jedno śledztwo, ono zostało umorzone, potem wznowione. Prawdopodobnie to był wypadek przy pracy, tak? Znaczy, że oni ją chcieli zastraszyć, coś poszło nie tak i postanowili po prostu zatrzeć ślady, tak? I prawdopodobnie to było w ten sposób. Także oni nie chcieli, że to nie było jakby, że oni od razu chcieli ją zamordować, tylko że po prostu tak prawdopodobnie było. I zresztą jak się przeczyta, polecam jeśli mogę zareklamować mój materiał o zabójstwie Brzeskiej na YouTubie, to jak go zobaczycie, to jakby, ja nie mówię do końca wprost oczywiście, ale myślę, że jak każdy to zobaczy, to zrozumie, co tam się dokładnie wydarzyło wtedy. Dobrze, to w takim razie w opisie wkleimy link do tego materiału. Będziecie mogli zobaczyć. No po prostu, no jak Michał powiedział, Gotham City, że no grubo, jak nie w Polsce. No grubo, no słuchajcie, no jeśli mafia miała wybudować dwa wieżowce na Palacu Defilad, tak, bo jeśli mafia miała możliwość wpływania na plany miejscowe, jeśli miała możliwość przejmowania działek, jeśli słupem tej mafii był szef Okręgowej Rady Adwokackiej, no mówmy, że to nie jest pierwszy lepszy frajer. Tak? A możesz tak mówić o nim, co zostało udowodnione? No taki jest w akcie oskarżenia. To jest w akcie oskarżenia. No więc jakby no tutaj posiłkuje się tym aktem oskarżenia, tak? No to przypomnijmy, że on był też adwokatem to Kiszczaka, tak? Jakby to nie był też przypadkowy adwokat i tak dalej, nie? Więc no to pokazuje po prostu skalę przejęcia państwa przez struktury mafijne, nie? Jakby i dla mnie to jest, szczególnie w tej deweloperce to widać, tak? Jak to w Polsce funkcjonuje, nie? W ostatnich latach, dokładnie w 2018, polski Sejm uchwalił tak zwaną małą ustawę reprywatyzacyjną, która miała na celu uregulowanie procesu reprywatyzacji. I jak ta ustawa sobie poradziła z tematem? Właściwie? No wiesz, poradziła sobie tak, że jakby miasto nie oddaje już tych nieruchomości, ale też nie wydaje decyzji negatywnych, tak? Więc jakby my jesteśmy w takim stanie lekkiego zawieszenia, no i też zastanawiamy się, co się wydarzy, jak, że tak powiem, Platforma wróci do władzy, tak? No bo nie jest wcale powiedziane, że oni nie zaczną praktycznie czegoś nie wymyślą, tak? No jednak roszczeń do tych nieruchomości w sensie to jest kilka tysięcy roszczeń. No wyobraźcie sobie, no jedna nieruchomość Warszawy, no to jest co, no 30 milionów taka kamienica może być warta, no ja wiesz, no to są gigantyczne pieniądze, a oni w zarządów Hanny Gronkiewicz-Waltz oddawali jedną nieruchomość dziennie, tak? I potem audyty, które zrobiła zresztą sama HGW, pokazały, że większość tych nieruchomości była oddawana z rażącym naruszeniem prawa, nie? No to skala tego była potężna, tak? No ale wiecie, jesteśmy na Ursynowie, ja przyjechałem właśnie z Pragi Południe, tam jest taki ogromny tereny ogródków działkowych na Saskiej Kępie, tam miała powstać cała nowa dzielnica, na gruncie, który miał być po prostu zajumany, tak? I zajumany tą metodą bardzo zabawną, bo zreaktywowano przedwojenną belgijską spółkę, wykradziono akcje z Ministerstwa Finansów, bo były zdeponowane te akcje, bo ta spółka została, Belgowie dostali odszkodowanie, zabrali akcje Belgom i zdeponowali je w Ministerstwie Finansów. Te akcje były wyniesione, panowie zrobili walne zgromadzenie akcjonariuszy, powołali nowy zarząd spółki przedwojennej belgijskiej i bach, i dostali zwrot nieruchomości, 40 hektarów w centrum Warszawy, nie? I potem Sołowow, czyli obecnie najbogatszy Polak, miał tam wybudować nową dzielnicę, tak? Znaczy rozumiecie, jaka to skala po prostu no nieprawdopodobnej przekrętu, jakby to jest nie do uwierzenia z dzisiejszej perspektywy, co tam się działo w Warszawie. Czyli w innych krajach jest to przemyt narkotyków, handel żywym towarem, ewentualnie nielegalne wyrabianie alkoholu, a tutaj te mafijne interesy robi się na nieruchomości. Przede wszystkim się robi na nieruchomościach, chociaż narkotyki, słuchajcie, jak często słyszycie, że ktoś wpadł z narkotykami w Polsce? Bardzo rzadko. No, a Warszawa tonie w towarze. Myślę, że cała Polska tonie w towarze. No i jakby... Ogromny w ogóle jakby temat, nie wiem, czy jakby jesteś tym... Jeżeli tematem się tym zajmujesz, może też trochę porozmawiamy, ale zjawisko, odkąd te syntetyczne katynony bodajże weszły do Warszawy... Ja się tym nie zajmuję, ale jakby widzę skalę handlu tym towarem, widzę, że jest go po prostu pełno i nigdy policja jakoś nie łapie tych przemytników i producentów. Jakby to się w ogóle nie zdarza. No jakby, i jest pytanie, co, policja nie wie o tym, nie widzi tego? No to jest niemożliwe po prostu, tak? Więc jakby
Myślę, że służby też mają ciągle swoje udziały, też w takim, też po prostu w handlu narkotykami ciągle też mają udziały. Tak? Nie mam co do tego wątpliwości. Ostatnio chyba najgłośniejsza sprawa, jaka była w tym temacie, to chyba syn profesora Matczaka, tak? Tak, no tak, ale to on wiesz. On miał 1,5 grama, tak? Coś ale to takiego. I to, to jest problem, to jeszcze ale... marihuany, a tak, a to tutaj... No to jest akurat... problem chyba dla niego bardziej niż nie, no niż to jest on, on tak, no on jest jakby... No on jest niemądry, tak, bo on tam potem wygadywał jakieś głupoty, tak, i myślę, że on... Tak, wszystkim... ale nie jest rozwiązaniem ganianie no oczywiście, małolatów. Że, oczywiście, że nie, no bo jakby ganiamy małolatów i jakichś tam ludzi, którzy sobie rekreacyjnie palą ziółko, a producentów amfetaminy, czy co tam jeszcze jest, przemytników kokainy. No te katynony najbardziej, pochodne katu czyli, teraz przeszły. Czyli psychostymulanty. No to właśnie nawet pojawiało się to zjawisko, wspominaliśmy o tym jakiś czas temu, o tak zwanym stanie, to się nazywało delirium syndrome. Excited delirium syndrome, kiedy ci ludzie wpadają w taki szał swoisty. To są filmy, szczególnie głównie ze Stanów, że na przykład z Wrocławia był jeden ostatnio, że tak. Policja strzela takiego człowieka, on się nie chce zatrzymać, chodzi, rozbierają się na początku, nago rzucają się na policję, była jakaś taka ekstremalna sytuacja nawet, że tam musieli zastrzelić faceta, bo twarz odgryzał kobiecie. To są tak silne psychozy po tych środkach, nowych środkach, które się zaczęły od tego, że odkryto, że w Jemenie jest taka, wiesz, używka kat, nie? I oni sobie te liście katu tak wpychają w buzie, mają takie jak chomiki z jednej strony, no i to wydziela jakąś tam substancję taką właśnie euforyczną i wyekstrahowano to sztucznie, tak jak kokainę z koki i właśnie zrobiono taki, wiesz, taki zajer na tym i to weszło do Stanów, do Europy i dzieciaki w ogromnych ilościach to jedzą i ogromnym problemem są psychozy wśród młodzieży. Do tego się pewnie zajmiemy, ale to nie dzisiaj, bo trzymajmy się tematyki gościa. W każdym razie uczyłeś tego porównania do narkotyków z jakiegoś powodu, bo nie odbiegajmy, wróćmy do... Nie no, że jakby... może lepiej, że służby są mafią w Polsce, tak, czy częściowo są mafią, niż że jest prawdziwa osobna mafia, tak, no bo w tym sensie może to jest, no nie wiem, tak, bo żartuję trochę, tak, ale jakby, no, że w Polsce jest bezpiecznie, tak, mimo wszystko, tak. No, że jest... no bo nie ma wojen gangów w tym momencie, bo jest jeden gang. Tak, dokładnie, no jakby to jest ten żart, że w Polsce, że różne kraje mają różne mafie, a w Polsce mafia ma kraj, nie, tak, coś tak. takiego, nie, no jakby i tak faktycznie trochę jest, no, jak się patrzy na partie polityczne, to są wszystko, to są organizacje przestępcze, tak naprawdę. No tak, tak, a z drugiej strony możesz się przejść Warszawą w nocy przez dowolną dzielnicę i tak naprawdę szanse, że coś się stanie, ktoś się zaczepi, ktoś się napadnie są minimalne. Jest dużo bezpieczniej niż na miastach zachodu. Dokładnie. No, czy to jest naprawdę... Nie wiem do końca, z czego to wynika. Wielokrotnie jako socjolog się zastanawiałem, dlaczego w Polsce jest tak bezpiecznie. Chociaż pamiętam czasy, kiedy nie było tak bezpiecznie, bo jako dzieciak, jak byłem w gimnazjum, no to byłem regularnie krojony, nie? I coś się zmieniło takiego. Nie wiem, czy to było tak, że myśmy wyeksportowali po prostu ich na zachód, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, po prostu, że wszyscy pojechali do Wielkiej Brytanii i tam możliwe, nie wiem, możliwe. Czy o co się stało, ale faktycznie no, Warszawa jest turbo bezpieczna. A tak. Byłeś punkiem, metalem? Nie, ja próbowałem być skatem, ale nie do końca mi to wychodziło. Bez deskorolki. Próbowałem jeździć na deskorolce, słuchałem Molesty, Skandal, jakby wychowałem się na hip-hopie, więc raczej mnie w tą stronę. Chodziłem, miałem koszulkę Lakersów, bandany, no ale takie, tego typu rzeczy, nie, ale to mnie interesowało bardziej. Temperatura dyskusji tutaj wysoka, piszą o samobójcy, który zdjął lepera, słuchacze. Oraz spierają się bądź dorzucają swoje 3 grosze do aktualnie poruszanych tematów, trochę tego dużo, więc nie będę wszystkiego może streszczał, ale na przykład... Straszny jest upór przy czarnej syrence z Wrocławia a propos psychos tak. Bo excited delirium syndrome, tak. Mm-hmm. I to nawet jest tak, że oni jak tę jednostkę chorobową tam opisali w literaturze w Stanach, bo na początku się pojawił też nurt takich ludzi odrzucających, to tak samo w Polsce jest już Gazeta Wyborcza i one znalazłem 2 artykuły, które odrzucały te teorie o tym delirium syndrome, dlatego że to jakby powoduje, że te zabójstwa, na przykład coś, co było określone jako zabójstwo, na przykład tego Lloyda w Stanach, czyli przytrzymanie człowieka agresywnego, po którym on umarł, może być niewywołane tym, że ta policja była za agresywna, tylko tym, że ten człowiek znajdował się właśnie w stanie takiego głębokiego wzburzenia, takiej psychozy na tle, na tle biochemicznym i że to przytrzymanie spowodowało taki szok u tego człowieka, że aż mu coś tam trzasło. Więc jakby to wyłącza winę policjantów, więc niektórzy to odrzucają, że to nieprawda.
Ja zupełnie o tym nie wiem, ja się zajmuję ostatnio alkoholem i lekami trochę jakby i wiem, że z lekami jest duży problem, tak, bo można dostać opiaty bez recepty w Polsce, już nie będę mówić, jak się nazywają te opiaty, nie, ale w Stanach Zjednoczonych no to wszyscy mam wrażenie lecą na fentanylu, nie, jakby na pochodnej heroiny de facto. Tak, a w ogóle to, że mówisz o takim jednym opiacie, który jest bez recepty w Polsce, więc w ogóle w Niemczech byłoby, wszyscy się stukają w głowę, lekarz ci nie zapisze nawet, nie tak. zapisze ci takiej kodeiny na przykład, a u nas... U nas może to dostać bez recepty, nie? Proszę znaczy, bardzo. Jakby jest to, no i to, czy jest to, to jest dla mnie niebezpieczne, tak? Bo jak mieszasz, jakby wchodzą leki z alkoholem, no to to już się też zaczyna robić bardzo niebezpieczna mieszanka. No tym bardziej, że no, mamy bardzo dużo zgonów w Stanach, to pewnie też do nas przyjdzie w wyniku z tego, że ludzie się uzależniają od jakichś tam środków przeciwbólowych na opiatach, a potem zaczynają brać podróbki tych środków, które tak naprawdę zawierają bardzo aktywny fentanyl, który... No tak, w Stanach Zjednoczonych de facto korporacje farmaceutyczne to są największe korporacje, to są największe kartele narkotykowe, nie? No ale jesteśmy tutaj u nas w Polsce. I ale cały czas temat psychos i narkotyków jak wraca. No ale bo tutaj chyba takim najbardziej aktualnie, takim ważkim problemem, którym zajmuje się nasz gość, czy nie wiem, czy najbardziej, ale takim budzącym bardzo duże emocje, jest temat promocji alkoholu. Bo jeszcze mu było mało. A może to jest taki, że nasz gość po prostu lubi wchodzić do, tak jak wiecie, wchodzisz do celi, patrzysz, kto jest najsilniejszy, dajesz w ryj najsilniejszemu. Nie? To nie tak trochę? Dobra, już tego Mike Ruskiego już mam, Annę Gronkiewicz-Walską mogę dać teraz poryju. No nie wiem, może, wiesz, ja też mam ADHD, więc jakby szukanie takich wrażeń pewnie gdzieś tam są, ale wiesz, znaczy jakby... Zawsze się kierowałem tym, że jest dużo bardzo ludzi słabych, czy jest ludzi ofiar, jest ludzi, którzy się nie potrafią jakoś sami bronić i że po prostu no, chciałbym być ich głosem, tak? No bo jakby z jakichś powodów nie czuję tutaj strachu przed tym, żeby zadzierać z tymi lobby czy z tymi ludźmi, no i a widziałem bo, po prostu morze zła, no, które bo. Dla mnie jest... Aspargery się nie boją. A może mam Aspergera? Nie wiem. Może, możliwe. Tak. No to mówisz ADHD, to spektrum. No tak, 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 tak. A to też. No. Zaburzenia neurorozwojowe. Tak, absolutnie. Tak. I to się można wykorzystać. Tak. Ma to swoje dobre strony również. Promocja alkoholu przez celebrytów i rozpicie naszego społeczeństwa to są dwie sprawy niewątpliwie jakoś połączone. I są badania udowadniające, że wpływ reklamy alkoholu na spożycie tego alkoholu istnieje i jest to oczywiście wpływ zwiększający to spożycie. Współcześnie osoby publiczne, takie jak piosenkarze, influencerzy korzystają często z mediów społecznościowych, aby promować swoją twórczość, także prezentować różne aspekty swojego życia. W wyniku tego ich działania, w tym właśnie pokazywania imprez z alkoholem, mogą oni wpływać na młodzież właśnie w taki sposób, że młodzież zaczyna częściej po ten alkohol sięgać oraz chętniej oraz wybiera konkretne marki alkoholi. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, istotne jest na pewno wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, ale może też zmiana naszej mentalności byłaby tutaj kluczowa. W każdym razie zjawisko jest bardzo kontrowersyjne, a sam proceder bardzo dochodowy i jest trochę z tym przemysłem alkoholowym, czy z przemysłem reklamującym. Alkohol jest właśnie jak z tym najsilniejszym w celi, do której wszedł nasz gość dzisiejszy, Jan Śpiewak, i postanowił dać temu najsilniejszemu w gębę. Trochę tak przynajmniej ja to odebrałem. Jak mógł tak w paru słowach opisać sytuację? Od czego się zaczęła u ciebie walka z patocelebrytami? Nie wiem, mogę tak powiedzieć. Wiesz co, znaczy zaczęło się od tego, że mam wrażenie, że w zeszłym roku, a na pewno w roku 2021, coś się takiego wydarzyło, zresztą mam swoją teorię na ten temat, że ogromne budżety reklamowe zostały puszczone na Instagram i na Facebooka, jeśli chodzi właśnie o reklamę po prostu wody, nie? Przede wszystkim wody. I mnie to absolutnie zszokowało, że w ogóle lecą te reklamy, mimo że wiedziałem, że jest to zakazane przez prawo, tak? Bo w Polsce prawo mówi, że można reklamować tylko piwo i tylko pod bardzo szczególnymi warunkami, które też są non-stop łamane. Zresztą złożyłem niedawno zawiadomienie na kanał sportowy, gdzie moim zdaniem oni po prostu lecą po prostu totalnie w kulki i łamią prawo, reklamując te swoje browary. Ale coś takiego się stało właśnie, myślę, 2 lata temu. Wydaje mi się, że właśnie prekursorem tego był Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, którzy założyli tą swoją firmę. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała, Przyjazne Państwo, haha. I zaczęli produkować wódę i piwo. I byłem po prostu zszokowany tym, nie? No bo alkohol to jest bardzo mocny narkotyk, tak? Bo w Polsce się jakoś nie przyjęło mówić, że to jest, nie wiem, no, napój czy ten, no ale nie można zapominać, no, że jest to, jak się patrzy na jakby te wszystkie tabele szkodliwości, no to masz heroinę, krak, a potem masz etanol. Nie, no przede wszystkim i o tym się chyba jakoś tak odpowiednio... O, dziękuję ci ślicznie. Ksenia się pojawiła, pomachaj.
Przede wszystkim o tym się chyba tak bardzo nie mówi, że widziałem, tutaj będę z pamięci, więc mogę troszkę przekręcić, ale jakby badano wpływ szkodliwości narkotyków, używek rozmaitych na od samego człowieka oraz na otoczenie. Alkohol jest tą używką, która nie dość, że te straty ogromne dla zażywającego powoduje, no to ona największe, zdecydowanie większe od jakiegokolwiek innego narkotyku czyni straty w społeczeństwie, naokoło siebie, wszystkie możliwe, znaczy wielość przestępstw jest popełnianych właśnie przy udziale alkoholu i przede wszystkim to każdy z nas, chyba po wojnie to 3 pokolenia stracone, każdy z nas ma kogoś albo w rodzinie, albo w swoich przyjaciel, czy dziewczyna, czy żona, czy ktoś ma kogoś, nie wiem, rodzica, którego nie ma, albo no to co druga, trzecia osoba praktycznie. A z alkoholem, spowodowanego? Tak, spowodowanego, wiesz, ktoś, no, ludzie z różnych środowisk, no jakoś tam zostali straumatyzowani w mniejszym lub większym stopniu przez ten alkohol i no i tak naprawdę na dobrą sprawę się chyba zaczynamy dopiero o tym uczyć, bo to jest niesamowite, że dopiero w latach 2000, nie, magazyn Lancet, brytyjski magazyn Lancet naukowy opublikował badania dokładne, takie długoterminowe, w którym się okazało, jak tak naprawdę szkodliwy jest alkohol w dłuższym terminie, że nie ma bezpiecznych, zupełnie nieszkodliwych dawek. I okazuje się, że wcześniej wszystkie takie badania były sponsorowane w jakiejś części przez producentów alkoholu prostu. No słuchajcie, ja też jedna lampka czerwonego wina, coś tam, nie, że jakby nie szkodzi, nie? Położne, które mówią o tym, że piwo jest dobre na laktację, nie? No wystarczy winogrona zjeść, masz to samo. Znaczy, cała taka bzdurna akcja, nie, którą faktycznie ta branża stworzyła, a w rzeczywistości, tak jak mówisz, no nie ma bezpiecznych dawek alkoholu, tak? Alkohol jest niesłychanym depresantem, on obniża nastrój, alkohol wywołuje rak, różnego rodzaju raki. Tak, alkohol wywołuje chorobę, no przede wszystkim atakuje ci wątrobę, to przede wszystkim kobiety mają, mężczyźni też, ale kobiety to w ogóle mają dużo gorzej, czy tam nie wiem, trzustka działa gorzej, już nie wiem. Do końca. Zdaje się, że kobiety mają większy procent wody alkoholu w organizmie. I one po prostu, widziałem statystyki, no to najmłodsza kobieta, która zmarła na alkoholową marskość wątroby, miała 18 lat w Polsce, no to kiedy ona musiała zacząć chlać? No, 13-latka, tak. No, tak. Czasami się zdarza. Myślę, że nawet wcześniej. Wiecie, no i tak jak powiedziałeś, znaczy, że jakby okej, ty zabijasz siebie jakby, i spoko, jakby, to jest twój wybór. To temu nie dzieje się krzywda. Ty przede wszystkim niszczysz życie wszystkim dookoła, tak? Jedna rzecz to jest przestępstwa, tak? 75% kobiet bitych przez swoich partnerów jest bitych przez partnerów, którzy nadużywają alkoholu. Pijani kierowcy, no to chyba nawet nie muszę mówić. Drobna przestępczość, ludzie dostają po prostu agresora po wódzie, tak? Zachowują się jak idioci, wpadł w bójki, zabójstwa, no cała ta akcja. A druga rzecz, która jest jakby, no nie jest można powiedzieć przestępstwem, ale która ma ogromny wpływ na ludzi, no to jest po prostu ten syndrom DDA, tak? DDA oraz ten już uszkodzenie, taki wiesz, już alkoholowego uszkodzenia płodu też, czyli FAS. To jest masakra, nie? Znaczy, więc masz po prostu psychologiczną akcję, gdzie wiesz, jakby gdzie ty jako dziecko widzisz pijanego, zazwyczaj niestety tatę, tak? No to jakby tak, masz potem problemy z nawiązywaniem relacji, masz potem problemy z zaufaniem, sam masz dużo większą skłonność do popadania w nałogi później, tak? Więc jakby tego jest tyle, no, że nie można powiedzieć, że ten alkohol jakby, wiecie, bo jest ta narracja libertariańska czy wolnorynkowa, no jakby nie chcesz, to nie kupuj. No dobra, no ale co to dziecko z fasem ma do powiedzenia? Co to dziecko pijanego, starego zawiniło, tak? Jakby to nie jest tak, że jesteśmy samotną wyspą i też mnie śmieszą te rzeczy. No reklamy na mnie nie działają. No tak, i dlatego korporacje wydają miliardy na reklamy, bo one kurwa nie działają, tak? I one po prostu filantropijnie płacą tym patocelebrytom kasę, żeby po prostu mieli na wakacje na Malediwach. No jakiś absurd, nie? I to jest taka wizja dla mnie, jakby wolność to jest odpowiedzialność, tak? Wolność, jakby chcesz być naprawdę wolnym człowiekiem, to bierzesz odpowiedzialność za innych ludzi i też nie naruszasz wolności innych osób za pomocą tej swojej wolności. Odpowiedzialności nam niestety, ale brakuje. No na maksa. Ja mam osobiste takie wspomnienie z własnego domu, tak, jeżeli chodzi o nadużywanie alkoholu. Nie, nikt z moich rodziców nie pił, ale mój ojciec zginął w wypadku, który spowodował pijany kierowca w 2003 roku. I raczej chłopu nigdy nie daruje. Tak? Jaki został wyrok? Finalnie skończyło się na 17 latach, ale to dlatego, że... 17? Nie słyszałem o takim wyroku. A to dlatego, że była wielka kumulacja. To już wtedy po zmianach w naszym kraju, czyli ministrem sprawiedliwości wtedy akurat został Zbigniew Ziobro.
i zaostrzył te przepisy, a tam była w ogóle sytuacja taka, że gość, który spowodował wypadek, uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielił pomocy, a potem były jeszcze podmienione próbki krwi w szpitalu. Więc to była grubsza. No to dobrze, to są 17 lat, a płacił jakieś odszkodowanie wam? Coś... Nie. Nie, odszkodowania nie dostaliśmy, znaczy dostaliśmy tam od tych ubezpieczycieli, ale generalnie jest tak, że nigdy czegoś takiego nie daruje, no i też nie daruje tym, którzy prowadzą po spożyciu alkoholu. No nie, no dobrze, a ja tu będę adwokatem diabła, bo to znaczy, po wielu osób, wy to opowiadacie o takich tragediach, jak spotkała Andrzeja, o tragediach, które spotkały wielu Polaków, opowiadacie o chorobach i tak dalej, a wielu ludzi powie, kurczę, ja jestem smakoszem na przykład nie, win, czy smakoszem jakichś innych, piję zawsze rozsądnie, zawsze odpowiedzialnie, bo dzięki temu, że się mogę przy tym zrelaksować, to powiedzmy, nie wiem, mogę coś stworzyć i tak dalej, że po prostu wiele osób powie, że alkohol jest dla ludzi i że w ogóle o co tak naprawdę tobie chodzi, że to jest takie szukanie trochę poklasku. Czy się z tym zgodzisz, że... No tak, no ja bo... Ja dostaję tylko po mordzie od tego czasu, kiedy się tym zajmuję. No okay. Ja nie widzę tutaj żadnego poklasku. Ja myślę, że to jest tabu. Znaczy, ja myślę, że alkohol jest gigantycznym tabu w Polsce. I tak naprawdę nikt tak naprawdę tym tematem się do tej pory nie zajął, nie? Mimo, że tak jak mówimy, jest to morze krzywdy, mimo, że koszty tego są gigantyczne dla budżetu państwa, bo warto zaznaczyć, że akcyza to jest 13 miliardów, a koszty między innymi takie, jak tutaj usłyszeliśmy, które są można wycenić na konkretne pieniądze, to jest 35 miliardów złotych rocznie, więc ta akcyza nie starcza nawet w 1/3, tak, na to, co ten alkohol robi ludziom. Chyba było tak, że 13,5 miliarda przychodów i 90 miliardów mniej więcej kosztów, tak. Z leczeniem, ze szpitalami i tak dalej. Tak, więc... no minimum 30 parę miliardów, tak, więc jakby to są ogromne koszty, jakby zresztą pogadać z ratownikami, czy tam z lekarzami, kto siedzi na SOR-ze, no i to są pijacy, albo pijani, no jakby i ci ludzie tam potem ktoś przychodzi do SOR, bo nie wiem, coś mu się faktycznie stało, a on musi czekać, aż 7 alkoholików zostanie opędzonych, tak, no jakby więc, a jeśli chodzi o tym, ktoś, słuchajcie, no jeśli nie jestem święty, tak, też miałem okresy, kiedy byłem na pewno od jakiejś substancji, no miałem na pewno problem z jakimiś substancjami, tak. No, neofici są najostrzejsi. Najgorsi są neofici, uważajcie na nich, gorliwość neofity jest najgorsza, ale jakby wiesz, jeśli potrzebujesz tych substancji, żeby dobrze się czuć, jeśli tworzyć, no to znaczy, że masz problem jakiś, tak. To znaczy, że masz duży problem, tak? I ten problem powinieneś rozwiązać najczęściej na terapii po prostu, tak? Jakby i tyle, nie? Jakby... Dobrze, ale taki na przykład, nie wiem, aktor Marek Konrad, tak się patrzy na niego, to się powie, kurczę, taki fajny facet, gentleman i w ogóle on tak promuje te wina i jak... No chyba taki człowiek na poziomie, to chyba co, chyba może takie wino wypić, nie? Ale też zauważ, jak promuje, w jaki sposób promuje. Nie w taki, wiesz, trochę ordynarny sposób, tak? Czy też nie mówi o tym, że dzięki temu, że piwo ma 4,5%, to możecie ich w trakcie meczu wypić 8, a nie 4. Widzicie, tutaj czy na temat tego relatywizowania bardziej chciałem. Znaczy, ale tak słusznie, bo nawiązałeś do tego kanału sportowego i też nasz gość wywołał ten kanał sportowy. Co takiego strasznego oni zrobili tak właściwie? Zrobili jakąś promocję, gdzie piwo, zdaje się, jest z ich logiem. No ja nie mogę, skandal sportowy to już jest taka patologia i melina, że ja już po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić większej. Jak się nazywał? Iwan się nazywał ten facet, którego ostatnio opłakiwał Stanowski, nie wiem, ten jego przyjaciel, który się zachlał na śmierć. Ten drugi, jak on się nazywał, ten słynny dziennikarz, który wychował Stanowskiego, jak on się nazywał? Boże, zapomniałem jego nazwiska teraz, tak? Też Chlejus, też umarł, 53 lata zmarł, tak? Ten facet, wiemy, co się dzieje w polskim sporcie. Tam się chleje po prostu, działacze chleją. Ostatnio była afera, że kadra Polski piłkarska Under 15, że złapali ich z alkoholem, nie? Czyli 14-latki piłkarze. Przepraszam bardzo, znaczy jakby zobaczcie, giną wasi przyjaciele z powodu alkoholu. Sportowcy mają dużo gorsze wyniki. Nasza liga jest fatalna, piłkarska, tak? Nie ma to żadnego związku z tym, co się dzieje? Że oni reklamują alkohol jako świetny sposób tego, łamiąc przy tym prawo, już abstrahuję od bukmacherki, bo to jest w ogóle hazard, to też jest mega syf i mega gówno. No jakby... i też jest uzależnieniem, zdaje się, krzyżowym z alkoholem. Tak, absolutnie, nie? I nagle wiecie, i nagle ten Stanowski, który było dwaj bardzo bliscy ludzie zginęli z powodu alkoholu. I on wychodzi i nielegalnie, w mojej ocenie, łamiąc prawo, reklamuje alkohol, jeszcze wydaje piwo sportowe, tak? Oni teraz wydają jakiś sport lager. No ja pierdzielę, znaczy to są diaboliczne w ogóle akcje. Ale nie? Bo weź zrezygnuj z takich pieniędzy. Dokładnie. To jest biznes. Przepraszam bardzo, ale wiecie, znaczy... No.
No czy wiecie, znaczy to jest moim zdaniem najwyższy wyraz socjopatii. No jakby w sensie, jeśli jesteś w stanie dla pieniędzy sprzedać po prostu wszystko, wszystkie swoje wartości, no to sorry, no ja nie chcę żyć w takim świecie, tak? Wiemy, co się dzieje w social mediach, wiemy, kto awansuje w polityce, wiemy, kto awansuje w kapitalizmie, że tak powiem, kto dochodzi największych pieniędzy, tak? Jak spojrzycie sobie na Bezosa, no to widzicie psychopatę, nie? No jakby, tak, to jest jakby, ewidentnie psychopat. I jakby ja nie chcę żyć w świecie, który jest rządzony przez psychopatów, no. A gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica tego, że ktoś ewentualnie daje się sfotografować na Instagramie z alkoholem, a gdzie jest ta granica reklamy po prostu alkoholu? No wiesz, no w momencie, kiedy bierzesz kasę za to, nie? No to właśnie, wejdę w słowo naszemu gościowi, to może niektórzy nie wiedzą tego, jak się pojawiają jakieś takie dyskusje dotyczące tematu właśnie alkoholu, promocji alkoholu w internecie, to się pojawia czasami takie zdjęcie na Twitterze, widziałem, latało naszego gościa, Pawła Śpiewaka, Jana Śpiewaka. Jana Śpiewaka, naszego gościa, który jest, zdaje się, na jakiejś imprezie, gdzie alkohol również się znajduje. Zdjęcie nie jest zupełnie nowe, ale ma coś niby udowadniać. Przed ilu lat to zdjęcie? Od 2014 roku. Aha. Czyli prawie 10 lat już. Ale ja jestem, jakby, nawet ja jestem, to nie było na moim profilu nawet, nie? Jakby ktoś mi zrobił zdjęcie, faktycznie ja tam trzymam jakiś alkohol w dłoni. I oczywiście dzisiaj bym natychmiast zareagował i bym poprosił o zdjęcie takiego zdjęcia, bo ja uważam, że jakby wszyscy, jakby kiedyś też nie miałem problemu wrzucić zdjęcia, nie wiem, 2 lata temu coś tam obroniłem się na wasze zdrowie, tak? Aha. Dzisiaj już bym tego nie zrobił, tak? Po prostu, bo czuję tą odpowiedzialność, mimo że to nie jest reklama, tak? Ale w momencie, kiedy bierzesz za to kasę, no, to już nie mam żadnych wątpliwości, że jest to coś złego po prostu, tak? No, jest różnica między jakąś prywatną działalnością, no i każdy uważasz, że nie masz wpływu na to, nie dajesz, nie chcesz. Uważasz, że okej, jakby to jest twoja prywatna sprawa, ale w momencie, w którym po prostu robisz to zarobkowo, to już ta granica jest przekroczona. Ja się tak pochwalę, nawet zrezygnowałem kiedyś z propozycji reklamowania bezalkoholowego. Bo się kojarzy, no ale to, ale faktycznie jakby też drogę musiałem swoją przejść, zanim do takich wniosków podchodziłem, jak podchodziłem, więc tutaj też nie chcemy tego odbierać. Znaczy nie odbieracie tego, jesteście młodzi na przykład, czasami sobie lubicie wyjść na imprezę. Słuchajcie, sprawa jest naprawdę, temat jest poważny, teraz się trochę tak wydaje, że dziady wam tłumaczą, ale które no, same naprawdę, się napiły i teraz tutaj to, co moralizują. Ja, nie, absolutnie nie pijemy alkoholu, przynajmniej... Nie, napiły się w przeszłości. A, mówię, że już się napiły. Kto nie, prawda, ale kwestia tego taka, że no jednak zdali sobie wszyscy chyba sprawę z tego, jakim to jest ogólnym problemem. No, poczynając od złego samopoczucia, które było coraz dłuższe i dłuższe, a potem na zużyciu układu nerwowego. No ja to widzę po sobie, że mój układ nerwowy zużywa się i nawet on jest dużo bardziej wrażliwy. Tak, niż te tkanki maziowe, czy jakoś tak było. Ale właśnie, czy sobie zdajemy tak naprawdę z tego sprawę, że to jest taka skala, z tym hazardem też. To znaczy, czy to nie jest tak, że hazardu też się są, też nie, z hazardu chyba jest słaba kasa po tej ustawie aktualnej nowej. Jak to jest z hazardem? Hazardu też państwo za hazard się wezmę. No nie, no to wiesz, no, dla mnie to jest patologia, że lotto nie, to jest w ogóle, wiesz, państwowa akcja, nie? Jakby, i zobaczcie też, zwróćcie uwagę, jak wcześniej są otwarte te kolektury. Aha. One są otwarte od 7 rano, często 6, nie? No, kto kupuje o takiej porze zakłady? No tylko uzależnieni ludzie, nie? Znaczy jakby, zresztą tak samo jest z wódą, no jak sobie rano wejdziecie do Żaby, no to jakby ilość ludzi, którzy kupują, wiecie, no tę małpeczkę jest po prostu zatrważająca i tak jak powiedziałeś, to jest demokratyczne uzależnienie, bo chleją i robotnicy na budowie i chleje pani z korporacji. I tak? Potem blok jest źle ocieplony, bo robotnicy pili. I dziecko się zaziębi i wszystko. I też tego można połączyć, no, jakby taką siatkę zrobić. No tak, ale jest jeszcze jedna kwestia, która też socjologicznie, wspomniałeś o swoim socjologicznym wykształceniu, i bardziej też kulturoznawczo bym do tego podszedł, o takiej normalizacji alkoholu w kulturze, która w polskiej kulturze absolutnie jest i aktorzy. I Jan Himilsbach, tak? I Maklakiewicz. I to wszystko było takie mocno alkoholowe. I to było normalne. No tak, jak oni wszyscy kończyli, nie? Ale zresztą tak, no jak zobaczycie seriale, filmy, no to kiedyś tak było z fajkami, nie? Tak kiedyś było z fajkami. Wszyscy jarali na filmach i tak, i to serialach. Było sexy nawet. I to zniknęło, nie? Po prostu, bo zrozumieliśmy, że jest to zły przykład. Tak, człowiek się rozwija, po prostu pewne rzeczy odkrywamy. I tak samo będzie, jestem przekonany, że tak samo będzie z alkoholem za 15-20 lat, tak? Że jakby to po prostu zniknie. Będziemy to traktować totalnie jako obciach, tak? Znaczy, i ja nie widzę, znaczy, słuchajcie, no ten alkohol jest tak znormalizowany, jest tak wszędzie, no sam fakt, że jakby ostatnio widziałem jakiegoś śmiesznego, jakiś tam stand-up, nie? Jakby, że jakby nie
nie ma innego narkotyku, po którym jak odmawiasz picia, to dlaczego pytają cię, dlaczego nie pijesz, nie? W sensie, a jak ci, to niech cię będą cię pytać, dlaczego sobie kreski, dlaczego kokainy nie bierzesz, dlaczego nie czpasz heroiny, no jakby. I to nawet czasami, dlaczego... ja nawet czasami jest takie coś, że musisz sobie, ja tak mam, że no teraz już nie, ale miałem tak, jak w ogóle unikałem alkoholu no, przez pierwszy czas, że na przykład starasz się mieć jakąś wymówkę, żeby móc coś ludziom powiedzieć. Tak, antybiotyk biorę, w ciąży albo, jestem, ale, samochodem albo jestem. Albo właśnie bierzesz samochód specjalnie, nie, samochodem tylko po to, chociaż metr, żeby być samochodem, żeby mieć wymówkę. Że to głupio tak powiedzieć, że ludzie to mogą odebrać, tak się czujesz czasami, że ludzie mogą to odebrać jako coś takiego, nie wiem, przeciwko tobie. Teraz fajnym jest wynalazkiem są 0% wina na przykład, że jak już musisz gdzieś tam iść, chociaż to też jest takie głupie udawanie, że się pije. No wiesz, no jakby ja teraz zdaniem, wiesz, ta nie pamiętam, żona Żebrowskiego ma chyba firmę, czy ona reklamuje właśnie bezalkoholowe alkohole, ale te bezalkoholowe alkohole też mają alkohol, bo to jakby, żebyście wiedzieli, znaczy, żeby bez alko, to ma, może mieć do 0,5%. Ale tak, ale wiesz co, to o trochę innych, bo to nie chodzi o te napoje bezalkoholowe, one są teraz takie są modne, na przykład wódki, które są, one mają w środku coś w rodzaju mentolu. To smakuje trochę jakby się amolu napił. Wódka bezalkoholowa, bracie? Jest. Trochę tak smakuje jak płyn do płukania ust. I po co to się sprzedaje? Nie wypijesz tego duszkiem, to nie jest woda. To się robi po to, że jak robisz drinki bezalkoholowe, to ta wódka bezalkoholowa, ona będzie dawała w rezultacie po zmieszaniu z innymi składnikami mniej więcej taki sam efekt, jakbyś dodał tam alkoholu. Czyli będzie ta taka trochę cierpkość, goryczka i taki trochę posmak właśnie alkoholowy. Czyli po to tak naprawdę. Te wódki bezalkoholowe, one nie są takie jak piwo bezalkoholowe, że faktycznie mają do 0,5%. No ale wiecie, znaczy robienie z tego izotoników, nie? Znaczy to jest, a maratony są sponsorowane przez browary, no to jest po prostu dla mnie porąbane, nie? Teraz wyszło piwo jako energetyk. No, to jest słyszałem, że jakiś browar na H, tak. że piwo energetyk. Dobrze, tak, ale tak. Czekajcie, bo mamy ustawę o wychowaniu trzeźwości, co prawda, zwróć uwagę Andrzej, że jest dość stara, jest 82 roku, jest w moim wieku, jest rok starsza od ustawy prawo prasowe, ale oczywiście była wielokrotnie nowelizowana. Natomiast wspomniałeś, Janie, że można reklamować piwo. No to co o to chodzi z tym kanałem sportowym? No, reklamują sobie piwo. Ale po pierwsze tak, po pierwsze nie można reklamować go dzieciom. Po drugie nie można go reklamować przed godziną 20. Po trzecie nie może się kojarzyć ze sportem. Tutaj padają. I co tam jeszcze nie może się kontaktować? No jakby tam są inne rzeczy, nie? Więc oni łamią wszystkie te przepisy tej ustawy, nie? Więc bo oni mówią, że jakby nie wiem, na przykład mówią, że nie, że nas oglądają tylko osoby pełnoletnie. No sorry, ja widziałem kanału sportowego Zeszyty dla dzieci. No ewidentnie oglądają to dzieciaki, nie? Znaczy jakby, Zarzeczny się nazywał ten facet, ten który... On miał 53 lata, nie? Znaczy jak umarł. No oczywiste jest to, że on tam umarł na zawał serca, no, ale nie umiera się w wieku alkohol. 53 lat. Znaczy nie, no każdy, kto, nie wiem, no w ogóle jakby jak się pije, to się zwyczaj umiera, nie umierasz się na to, że pijesz dosłownie, tylko umierasz na serce, na krążenie, na wątrobę, na trzustkę, na raka, bardzo różne raki to wywołuje, nie, no i tak dalej. No i też nagłe odstawienie może spowodować również tego typu objawy. Nie opowiadaj ludziom takich rzeczy. Tak, jest. Ale to prawda, jak pijesz bardzo dużo, no to wiadomo, no, to trzeba, to może dostać tego ataku padaczki alkoholowej, to też ludzie giną po prostu, wiesz, bo zostają po prostu coś z nami i się przekręcają, walą na przykład głową w łeb, nie? No dobrze, ale to padaczka Widziałem to na żywo. No ale padaczka alkoholowa, come on, to już jest takie, wiecie, takie stadium, taka późna lampka czerwona, że tak powiem. No niekoniecznie. W przypadku niektórych leków też się zdarza dużo szybciej niż w przypadku alkoholu. No to tak, lekomania również. No i wiecie, no jakby ten alkohol to jest po prostu super dostępny i super tani w Polsce, nie? Jakby butelka wódki kosztuje, od kiedy ja pamiętam, 20 parę złotych. No wszystko podrożało, wszystko kilka razy zdrożało, jakby co nie spojrzysz, już kosztuje dużo, dużo więcej, a woda i browar kosztują tyle samo niemal, nie? Najtańszy browar, taki o woltażu 7%, on kosztuje chyba 2,5 złotego, nie? Romper. To nie jest browar w ogóle, to jest niesamowite, oni naciskają szczyny z wodą sfermentowane, nie? To, że to jest mega też syf, który nam tutaj sprzedają. Nie, no to prawda, ludzie też nie tyle padają w tym przypadku tych najtańszych browarów od alkoholu, co od jakości tego napoju. W ogóle tam jest żółć bydlęca. No, na tym się nie znam akurat, bo to słyszałem, jak jeden mówił, że żółć bydlęca, ktoś inny mówił, że to jest urban legend, że to dokładnie... Ja co Jerzy miał z tym wspólnego? Dziękujemy Jackowi w każdym razie za tej wspomożenie nas. Jackowi jeszcze raz dziękujemy. Jacek bardzo nas dzisiaj wspomaga. Kochani, ja tutaj się postaram wciąż być umoczony w waszych komentarzach, których jest tak bardzo dużo, że mnie to strasznie cieszy, ale to sprawia, że nie na wszystko zareaguję. Może
lepiej pić syropy na kaszel, ktoś mówi. No właśnie do tego piję, no, do tego piją, piją dobrze, ludzie. Dobrze wiemy, co macie na myśli. Bardzo dobrze wiemy. A jeżeli chodzi, to jeszcze jakby ten temat nie chciałem za bardzo dzielić, za bardzo jakby skoro już o tym mówimy, no to sam kanał sportowy, prawda? Mówisz, że musisz się jeszcze wziąć za hazard, kiedy się weźmiesz. Czy ty tak, że konkretnie masz jakieś, nie wiem, masz jakieś swoje porachunki, rozrachunki z tymi ludźmi, z panem Stanowskim, z panem Stankowskim, czy chodzi po prostu faktycznie o to, że zobaczyłeś, ile osób to ogląda i coś w tobie pękło, czy po prostu szukasz do czegoś? To było tak, że dostałem zarzuty, tego dnia dostała zarzuty Ma Fashion, tak, która ma zresztą dziecko z alkoholikiem, to też jest super, i ona dostała zarzuty za reklamę alkoholu, dostał zarzuty... Adwokat diabła, ale może mieć dziecko, nikt jej nie broni. No nie, ale chodzi o, no dla mnie to jest po prostu socjopatia, nie? Że jakby ci ludzie są ofiarami alkoholu i biorą hajs od karteli alkoholowej. No dla mnie to jest po prostu porąbane. No dobry termin. A może to są ludzie z problemami po prostu. To nie jest tak, że to jest człowiek, na przykład taka Ma Fashion, powiedzmy, może ona w tym, wiesz, utknęła w takim niewoli alkoholowej, tak jak ten, co nie może przestać. Może taki to promuje, to też jest jakimś ale ja takim... nie wiem, no jeśli dostałeś, ja nie jestem w stanie po prostu po ludzku zrozumieć, że jeśli tyle krzywdy dostałeś, to dalej chcesz tą krzywdę promować dalej, nie? Jakby przerwijmy tę sztafetę przemocy, no ja pierniczę, no jakby o co chodzi? A tutaj hajs, mamona, jak mówiłeś, jestem lewicowy, ja uważam, że ten podział w ogóle już moim zdaniem nie ma wiele znaczenia, to jest moim zdaniem komunitaryzm, czyli wspólnotowiec versus indywidualizm, ale po prostu ten Bóg mamony po prostu wszystkim popieprzyło po prostu od tego, tak, jakby i ten musiał jeszcze dostał, czyli facet, który mu opowiada, jak to był tam ambasadorem światowych dni tam papieskich, już nie pamiętam, też tak opowiada dużo o swojej wiarze i też nie przeszkadzało mu to reklamować alkoholu nielegalnie i oni dostali tego samego dnia zarzuty, kiedy właśnie kanał sportowy startował z tym swoim browarem sportowym. No jakby czekamy na fajki sportowe. Były takie w PRL-u. A potem liczę na kokainę sportową. Mam nadzieję, że też kanał sportowy wypuści taką ścieżkę. I oni tego dnia to wypuścili. Myślę sobie, Boże, i to wrzucili na Twittera. Myślę sobie, Boże, oni są naprawdę bezkarne, bezczelne. I jakby... Co tu się dzieje? Dlaczego oni się czują bez totalnie, nie ma na nich żadnego bata? Nie, oni mogą sobie robić co chcą? Jakby, no nie, no jakby i takie rzeczy mnie prowokują do takich zachowań. Może dlatego, słuchajcie, że to jest internet. Że to jest no nie, no ale jest bardzo wiele tematów na YouTube, których nie można tknąć, bo z ogromną bardzo dokładnością tutaj administracji, algorytmy wszelkie od razu to wyłapią, nami zablokują. Jest bardzo dużo rzeczy, których w ogóle nie możemy poruszać, nie poruszamy. Ale hajs Facebook, Meta i Google za reklamy swoją alkoholu nielegalne biorą, jak w ogóle, wiesz, jakby nie mają żadnego problemu. Nie? Był teraz wyrok ostatnio w Paryżu, gdzie sąd w Paryżu każą Facebookowi oddać hajs za to, co zarobił na tych reklamach. Nie? I liczę na to, że w Polsce dojdziemy do tego samego. To są po prostu siewcy śmierci, to są paserzy, tak? Jakby nie wiem, jak ich nazwać, no pośrednicy. Jeszcze swoją drogą a propos Facebooka też są promowane różne po prostu naciągactwa finansowe. To jest skamy, MLM-y, no jakby tego jest od cholery, tak? Ale są jakieś tematy tabu, o których nie można mówić, tak? Ogradaliśmy o źródłach COVID-u na przykład, tak? Nie możemy, bo po prostu... Już powiedziałem słowo o tabu, tak? Już spadają zasięgi teraz. Nie o to chodzi, choć to, że możemy po prostu, mieliśmy zamówienie, nawet o tym mieliśmy po prostu skasowany materiał. No tak, więc o tym nie można, ale rozumiecie paranoję, nie? Tutaj jakby są rzeczy, mamy niby wolność słowa, no ale z drugiej strony jakby korporacje nam będą, a one będą nam wciskać alkohol, będą nam wciskać leki, będą nam wciskać narkotyki, bo one chcą, żebyśmy byli głupi, otępiali, przykuci do telefonów i do przodu, bo tak się łatwo zarządza populacją po prostu. Ale też zauważyłem to, co wspomniałeś, czyli bardzo restrykcyjne prawa narzucane przez korporacje dotyczące nie ruszania pewnych tematów, a jednocześnie bezkarność korporacji wobec krajowych praw, tak? Wobec praw w danym kraju. No tak, bo to jest o tyle ciekawe. Znaczy, na przykład w Stanach mają pierwszą poprawkę i pierwsza poprawka cię chroni przed rządem, ale nie chroni się przed korporacjami. No nie? Znaczy, możesz powiedzieć, że masz prawo, żeby twoje poglądy były reprezentowane i masz prawo przedstawić swoje opinie w mediach na przykład, albo nie wiem, publicznie gdziekolwiek, a jeżeli zrobisz to samo na jakimś portalu czy imś, to ci powiedzą, nie, zdejmujemy to, bo to jest sprzeczne z polityką naszej firmy. Więc ta ochrona dotyczy tylko ochrony przed, tak naprawdę, jeżeli już jest prawna, ochrony przed państwem, a nie przed korporacjami. Więc to też jest ciekawe spostrzeżenie. Żeby, że to korporacje mają nas w garści. No słuchajcie, wy jesteście
Co zrobicie, jak zbanują was z YouTube'a, no? Znaczy, będziecie w bardzo trudnej sytuacji, tak? Znaczy, wiesz, i to jest takie, jakby, to jest dobro publiczne, tak? I to jest ten moment, kiedy... To jest monopolista. Tak, znaczy, tu się rozchodzę właśnie z wolnorynkowcami, no bo jakby ja uważam, że jakby, no nie może być tak, że oni sobie oni wystartowali pierwsi, tak? Jakby jest ten YouTube, no i oni po prostu mają tą rentę z tego, że byli pierwsi, no tak? I tyle, nie? Tak jak Facebook miał pierwszą rentę, teraz ma coś tam, nie? Jakby, i nie może być tak, że korporacja prywatna może robić sobie, co chce. Tak? I nie jest to, i na tym powinna być kontrola publiczna jakaś powinna być, tak? I nie jest tak, że prywatny właściciel może robić co chce. I tu jest, dlatego się tak nie rozumiem w ogóle, jak taki Mentzen sobie to włączy w głowie, że on z jednej strony jest tutaj tym wolnorynkowcem. Piwo z Mentzenem, tak? A z drugiej strony, jakby jak mu Facebook zdjął, prawda, Facebook zdjął chyba do tej pory. Jako prywatna firma, liberalnie, jak najbardziej. Tak, mają prawo, tak? Jakby, jak oni to łączą w głowie, nie? Jakby, jak oni łączą to wolnorynkostwo i ten libertarianizm z tym, że jednocześnie te korporacje trzymają ich za gardło, no nie wiem. No. Na fejsie wyskakują mi reklamy najróżniejszych alkoholi, a od kiedy oglądam Janka, zgłaszam te reklamy jako zakazana treść. Dzięki. Ale to sądzisz, że jest jakaś szansa, żeby, nie wiem, wytworzyć modę wśród młodzieży? Tak, wiesz co, bo Gen Z, tak nazwijmy ich, nie wiem, jak tam tak się mówi. Wy, ale też wasi. ja jestem milenialsem, a chyba wy też jesteście milenialsami. Ja do milenialsów, bo jestem za leniwy na Generation X, więc jestem chyba. Ale generacji Z nas słuchają też rodzice, więc i sam, więc wiesz. No, wydaje mi się, że generacja Z ogólnie więcej zwraca uwagę trochę na własne zdrowie psychiczne i w ogóle na zdrowie własne, nie? Jakby, że oni są troszeczkę bardziej świadomi tego, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? No, ale spożycie alkoholu najwyższe, rekordowo wysokie w Polsce po pandemii. Mówiło się, że w stanie wojennym rekordowe, a teraz o 1/3 wyższe niż w stanie wojennym. Tak, no więc jakby, ale pytanie, kto pije? Ja nie widziałem podziału na kohorty wiekowe, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak ta moda w tym sensie, no właśnie na zdrowie psychiczne, żeby jednak żyć, wiesz, work-life balance, żeby się nie dawać zażynać przez korpo, żeby szef Janusz ogólnie nie dysponował twoim życiem i tym, i żebyś znalazł czas na własne zajawki, żeby po prostu żyć w zgodzie z sobą i robić rzeczy, które cię nie niszczą, no jakby będzie się przebijać, tak? Jakby i ta kwestia tego alkoholu i tego, żeby po prostu pić w sposób bardzo umiarkowany lub w ogóle po prostu nie pić, no będzie się po prostu przebijać jako forma tej nowej mody na zdrowe życie. Po prostu. Tak, bo pamiętacie na przykład, nie wiem, koniec lat 90., 2000, to taki tryb życia, nawet taki trochę Tomasz Lis wczesny. No. Nie, papieros jeden za drugim cały czas, taki mężczyzna, to tam jakoś tam musi coś łyknąć. Delikatesy z całego świata. Się takie demonstracyjne wręcz takie, wiesz, umęczanie, maczyzm i takie trochę umęczanie własnego organizmu, że to jest... To się... No tak, a potem masz właśnie wieczorem, masz lekramy na właśnie browary, a potem lecą leki na potencję, no bo jak się nachlałeś tego browaru, to już ci nie staje, nie? Jakby i tym wszystkim gościom po 40 już po prostu po 50. No, kwestia tych reklam suplementów diety to już jest inna kwestia. Tak. Ale w ogóle to jest ciekawe, że leki na potencję są bez recepty, nie? Tak. W Polsce. I jakby, ale już pigułka po, już dzień po, już musisz mieć receptę, nie? Więc jakby to też pokazuje pewną asymetrię i kto tworzy prawo w Polsce, tak? Że tworzą właśnie najebani boomerzy tworzą, mam wrażenie, prawo. I polecam też, jak zrobiłem materiał właśnie o alkoholu, to zrobiłem fragment dyskusji na sejmowej o akcyzie. I moim zdaniem połowa posłów, która występowała, była nawalona po prostu. To jest bardzo możliwe, uwzględniając cen też w restauracji sejmowej, które są bardzo preferencyjne. To jest paranoja, że oni mogą tam pić alkohol w pracy. No. Tak. Jakby oni są odpowiedzialni za mnóstwo rzeczy w Polsce. Kierowcy nie mogą pić, a posłowie mają jeszcze bardziej odpowiedzialną chyba pracę. No, w teorii tak, ale proszę bardzo, jakby nie przeszkadza im to chodzić nawalonym po sejmie. Tak, to jest rzeczywiście niezłe. Mamy widza, który strasznie, strasznie mu zależy, żeby się dowiedzieć, co nasz gość sądzi o CBD. CBDC to jest pieniądz cyfrowy. CBD, myślałem. Nie. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o pieniądz cyfrowy, czyli pewnie o gotówce, którą rząd czy władza z dnia na dzień może wyparować z konta. Ja jestem wielkim fanem gotówki, przede wszystkim jestem fanem polskiej waluty i uważam, że każde państwo narodowe musi mieć własną walutę i gotówka musi być. Ktoś pisze, ja mam 40 lat i mi staje po browarze, a wiadę nie używam. No to gratulujemy. To poczekaj, zdrowia. To teraz odstaw ten browar i zobacz, że tak cały czas będzie. No, poprawa libido będzie totalna. Myślę, dwa tygodnie bez browaru. Niekoniecznie. Jak ktoś za długo pije, to już będzie lipa.
to już będzie. Już jest skazany. Już to już jest. Nie, wydaje mi się, że je to są odwracalne ciągle zmiany. Oczywiście pytanie, ile tam tego, ale ja ogólnie od podstawieniu. Już nie będę kontynuować, ale czuję się dużo lepiej. Jest nie, jakby... no mówię, że tylko, żeby nie tworzyć takiego obrazu w głowach ludzkich, że zawsze można przestać i się wszystko zregeneruje. Tylko do jakiegoś momentu ci się zregeneruje, oczywiście. Jak tam już masz 50 lat i tam półmarską wątrobę, to już ci się dużo nie zregeneruje. No jasne. Natomiast... No dlatego tak ważne jest, żeby te dzieciaki, które teraz wchodzą w dorosłość, żeby one miały tego świadomość, tak? No, że jak będziesz pić codziennie jedno piwko, to po 50 będzie kiepsko z tobą. O, biało-czerwony wilk pisze, Jałk, masz pozdrowienia od jaszczura. Nie wiem, czy naprawdę, ale pozdrawiam. Którego ale... jaszczura, tego z kamratów? Tak. W więzieniu przypadku? Nie, już wyszedł. W niedzielę zeszło. Ale co sądzisz o tym właśnie, że co, że patrz, bezkarni są ludzie, którymi się zajmujesz, jeżeli chodzi o złodziejską reprywatyzację, czy też o promocję alkoholu, a na przykład taki jaszczur, który tam powiedział, że Billa Gatesa utłucze, poszedł do więzienia. On za jakieś groźby, ale takie abstrakcyjne bardziej, wiesz, że tam wszystkich kogoś tam wytłucze, czy coś. Chyba... Chodziło o posłów, którzy głosowali w kwestiach covidowych między innymi. A jakiś tam, no właśnie, to jest, nie możemy wspominać, że on powiedział, że ich wszystkich tam właśnie... Wiesz co, no nie wiem. Nawet no, jakby... komplementem rzucił do ciebie pan Wojciech Olszański. Biało-czerwony wilk pisze. I co na to, czy wolność słowa też tematem, bo rozumiem, że nie jest bliski twojemu sercu? Ja uważam, że jestem bardzo wielkim zwolennikiem wolności słowa, ale uważam, że gdy się pojawiają groźby fizyczne, to przemocy, to już wolność słowa się kończy. Znaczy to tak chyba moim zdaniem, bo tam w kodeksie karnym jest też to opisane, że daje się tam prawdopodobieństwo musi wystąpić, faktycznie musi być jakby to uprawdopodobnione w jakimś stopniu dla tej osoby, która ma grożone. Nie widziałem, za co on dostał ten, ale on, no jeśli on groził faktycznie zabójstwem komuś, no to sorry, no jakby ja pierniczę, no. Tak jak mówię, wolność to jest odpowiedzialność. No nie można rzucać takich słów w eter i potem się dziwić, że przyjdzie zapukać do ciebie policja. No, ja pierniczę. No. Typ mówi o mafii, a jest fanem gotówki. Weź się ogarnij, ktoś pisze. Dlaczego? Co to ma? A pewnie chodzi o to, że gotówka umożliwia jakby bardziej swobodny ale nie wiem, czy to jest transakcje nierejestrowane. Mieliśmy parę takich sytuacji ostatnio z tymi celebrytami, bo mieliśmy oprócz, był tak Palikot, właśnie też cię przeatakowali z wojewódzki. Znaczy wojewódzki to chyba tylko jakby w sensie daje twarz, prawda, bardziej to Palikot, bo on jest chyba bardziej przedsiębiorcą, producentem. On się mówił o 100 tysięcy, mówiłeś, cię tak. Pozwał. A co chodziło o to, że oni wrzucali na social media po prostu zdjęcia, że tak niby przy okazji, a jednak miało to znamiona reklamy alkoholu, tak? Palikot mówi, że on degustował i się szerzył wiedzę na temat alkoholi. Tak się składało, że to wszystko były jego alkohole, wskazywał, gdzie można je kupić i co więcej, wykupywał na Facebooku reklamy. Tych reklam wykupił chyba z 260, jak prokuratura ustaliła, więc jakby no, robi z logiki damy lekkich obyczajów teraz, będzie udawać, że tak nie było, no ale wiadomo, cały ten biznes był oparty na, w mojej ocenie, na przestępstwach, tak? Bo oni użyli przede wszystkim własnych postaci, person medialnych, do reklamowania swojego produktu, bo tam de facto nie ma żadnej innej promocji poza tym, tak? Wszystko szło na Facebooku, Instagramie i z tego korzystali. Ja przypomnę, że oni zaczęli w ogóle od tego, że wypuścili to piwo marihuaninowe. Wiadomo było, że to jest puszczenie oka do młodzieży i wynajęli ekipę do tego, tak? Żeby to reklamować, nie? Ekipę z YouTube'a. Ekipę, czyli taką drużynę takich YouTuberów młodzieżowych, tak? Kto ogląda ekipę? No, 10-latkowie dosłownie, nie? No więc to już jest naprawdę ogromne frajerstwo, już nie wiem, nie chcę już używać bardziej brutalnych słów, nie, jakby i Janusz Palikot jest osobą, która no całe życie, można powiedzieć, bardzo balansowała na granicy tego, co jest legalne, nielegalne, miała sprawy, były tam sprawy, jakaś kasa z tego twojego ruchu ogromna zniknęła, nie, tam się procesował z żoną, ta żona mówiła, że wyprowadzał hajsy gdzieś tam, wiesz, na Kajmany, czy tam jakieś inne raje podatkowe i tak dalej, no jakby, no nie jest to specjalnie ciekawa postać, Kuba Wojewódzki dla mnie też nie jest specjalnie ciekawa postacią. W ogóle Kuba Wojewódzki jest, ostatnio też zrobiłem taki materiał o tym, jak to się nazywa, Festiwal w Jarocinie, nie? Jak Wojewódzki już zarżnął. No on bo na końcu był, tak. Zarżnął ten Jarocin w ogóle na początku lat 90., jak go skomercjalizował.
I jak on de facto właśnie oddał się, no właśnie temu, no, oddał się bożkowi mamony i on jest w stanie, jest dość inteligentny, jest dość sprawny i jest w stanie... Pracowaliśmy z Michałem, ale, z Kubą, tak. Tak, i jest inteligentny, sprawny, kiedyś no. Całkiem zgrabne felietony w magazynie Brum. A co robiliście innymi, razem? W Rock Radiu pracowaliśmy, taki był program Książę i Żebrak, ja robiłem do niego telefony, takie prank call dla wojewódzkiego, a Michał czasami by mi, no, czasami współprowadził. Czasami współprowadziłem. I tam były te teksty o Ukrainkach, to właśnie tam było? Nie. To było wcześniej, to było z Figurski, mieli w SC Rock, a my w Rock Radiu. Rock Radiu, Książę i Żebrak się program nazywał. To było dwa, trzy lata później niż to z Figurem mieli to z Ukrainkami. Swoją drogą ta kwestia Ukrainek to piękny przykład koleżeństwa Kuby Wojewódzkiego. Znaczy on, w ogóle Kuba ma taką umiejętność, że on potrafi tak podpuścić, że on mówi taką przypałową rzecz, ale puentę i to, co nas to ktoś się może przyczepić, mówi ta druga osoba. Czy to będzie Mikołaj Lizo, czy to będzie Kędzior, czy to będzie... jak podpuścił Trzaskowskiego z dupiarzem, I on to i naprawdę to potrafi robić, że nie dość, że wyciąga z tego człowieka tą kontrowersyjną rzecz, która będzie tam bzyczała po mediach, to jeszcze w dodatku robi to, że to nie on, tylko ten jego partner zada tą najbardziej, prawda, tą taką rzecz, do której można się przyczepić do formy, to zada nie on. To on ma czyściutkie ręce. No i tutaj za umiejętności na pewno jakiś tam szacun. Natomiast za cynizm i nihilizm Kuby, no to wiadomo, no. I właśnie, a tutaj ładnie Sławomir G. Borodo podsumował też naszą dyskusję, przywołując sprawę browaru Bud Light, który zrobił kampanię reklamową z pewnym znanym, no właśnie, nie wiem, czy był to crossdresser, czy transseksualista. Niemniej, no, sprzedaż piwa dramatycznie spadła. Być może to jest sposób na ograniczenie w ogóle spożycia alkoholu, że... Takie dosyć nieudane kampanie reklamowe. Między innymi myślę w Polsce, bo w Polsce jest dosyć, społeczeństwo jest dosyć konserwatywne, więc w tym momencie reklamowanie alkoholu właśnie postaciami, które mogą być dla społeczeństwa kontrowersyjne, może być jakimś sposobem. No, to mówię tutaj tak trochę. No, ale to widzę, że rzucam piłeczkę, piłeczka poszła w odchłań. Ja dobrze, to nie. Bardzo cię przepraszam. Jasna sprawa. Taką małą paskudę, która mi totalnie zdjadła moją uwagę. Tak, przepraszam bardzo. Cudowne są wiadomości w ogóle też dotyczące koszerności naszego gościa. Super, doceniamy to. Jestem koszerny? Jak najbardziej, tak. W ogóle. Dostałem certyfikat koszerności. Czy nie? Jak widocznie. Myślę, że to nadal jest bardzo, bardzo, bardzo dobry sposób na wiadomość. Nie bylibyśmy sobą też, jakbyśmy jednej sprawy nie poruszyli, bo taka sprawa idealna dla naszego gościa powstała, bo która nie dość, że zahacza trochę o miejski aktywizm, to również dotyczy jednego z panów skandalu sportowego, czyli sprawa masakry na Saskiej Kępie. Taki temat, który właśnie... Parkowanie. Temat parkowania. Ja już wiedziałem, że z tego będzie afera. Ja też. Zobaczyłem tego tweeta też od razu, pierwsze takie skojarzenie. I poszło o słupki na Saskiej Kępie. Dziennikarz, jeden z dziennikarzy, nie Marek, tylko Michał. Nie Marek, tylko Michał Pol zaprotestował, że wyraził swoje oburzenie, że zamontowano słupki takie przeciwparkingowe na Saskiej Kępie. Widziałem zdjęcia, jak to wyglądało wcześniej i nie wyglądało najlepiej. Więc no, co sądzisz, że takie trochę zepsucie? Pieniądze psują ludzi, drogie samochody sprawiają, że nie patrzysz na tych biednych chodzących po ulicy pieszych, czy przesadzamy trochę? No wiesz, no, czy tam była, no, w ogóle Warszawa tonie w nielegalnym parkowaniu. Myślę, że nie tylko Warszawa, że ogólnie jest to dość polski fenomen, tak? Znaczy idea, że można parkować na chodniku, swoją drogą to w stanie wojennym te przepisy zostały uchwalone, jeśli dobrze pamiętam, tak? Znaczy jakby nie ma, ja nie przypominam sobie, żeby na zachodzie były wszystkie chodniki były zawalone autami, nie? No jakby dla mnie najbardziej porażającą sytuacja jest na takich ulicach, nie wiem, jak Pławska, nie wiem, czy gdzie masz po prostu, czy Aleja Solidarności, gdzie masz trzy pasy w każdą stronę i jeszcze masz ten wąski chodnik i jeszcze masz samochody jeszcze na tym, więc jakby dla pieszych tam jest nie wiem, no samochody zajmują 90% przekroju jezdni i masz te 10% dla ludzi, nie? No i a tam w tym miejscu po prostu nie było żadnych miejsc parkingowych, nie? Przyjeżdża jakiś taki właśnie Pol zepsuty tymi pieniędzmi, zdemoralizowany, reklamujący ten nielegalny alkohol, jeszcze ten hazard, nie? Na pewno super bogaty, tak? Jakby i tak dalej. No, i ale też robi bardzo dużo dobrego dla dzieci. Tak? No tak twierdzi. No, tak twierdzi. No znaczy... i no, jest pionierem niesamowitych fryzur. A jak twierdzi, wiesz co, ja powiem coś o filantropii, ja uwielbiam ten cytat o filantropii, to był cytat z Tuwima.
że filantrop to jest taki ktoś, kto publicznie oddał cząstkę tego, co ukradł, prywatnie. I to jest, jeśli się chwalisz tym, że pomagasz, to tutaj wierzę absolutnie w Nowy Testament, tak, gdzie Pan Jezus powiedział, niech nie wie, co lewa ręka, tak, czy tam, co prawica czyni, co lewica. Tak, jakby, jeśli pomagasz, to zamknij mordę na ten temat i jakby pomagaj w ciszy. Jeśli się tym chwalisz, to znaczy, że ukrywasz swoje, jak najczęściej, bardzo często swoje różne niecne rzeczy. Dlatego tak na przykład jest często, wiesz, jakby gęsto, jak patrzę na to, kto daje pieniądze na WOŚP, znaczy daje nie pieniądze, tylko jakby wystawia jakieś aukcje czy czymś tam, nie wiem, to po prostu jestem tym zażenowany, tak po prostu, nie? I jakby, więc jeśli chodzi o tą filantropię, to mam takie zdanie. A jeśli chodzi o to patoparkowanie, no jakby słuchajcie, no mamy ogromne, znaczy dla mnie nowoczesny kraj to jest kraj, w którym bogaty człowiek porusza się transportem publicznym, a zacofany kraj to jest kraj, w którym się wszyscy bogaci poruszają samochodami. Tak? No ale tutaj powiem, że adwokat diabła, znowu, a co z Ameryką? Ameryka to jest najbogatszy kraj trzeciego świata, to jest upadłe państwo. Byłem tam ostatnio w 2017 roku i wróciłem lewakiem, no po prostu. No i polecam każdemu fanowi wolnorynkowych teorii, żeby się przejechać do Stanów Zjednoczonych, zobaczyć co kasa zrobiła i co korporacje zrobiły z tym krajem. Naprawdę jest to państwo upadłe, gdzie no teraz no, jest jakieś historie ciągle, że coś się dzieje w metrze, tak? W Nowym Jorku, nie? Tak. Bo Nowy Jork, najbogatsze jedno z miast na świecie, a utrzymuje swoje metro. Nasze metro w Warszawie to jest cycuś glancuś. No tutaj właśnie. Oni po prostu jeżdżą infrastrukturą, która tam są takie szczury, takiego szczura tam kiedyś widziałem, jak kurczaka wielkiego po prostu, wiecie, nie? Jakby masakra. Trochę Wrocław. No, ludzie, którzy w Europie mają jednak jakąś pomoc, dostają jakieś leczenie psychiatryczne, tam nie ma żadnych szpitali psychiatrycznych, więc oni są wszyscy wyrzucani na ulicę. Nie masz pieniędzy, to umierasz, niestety. Rozwiązaniem naszych problemów, co tu widać przy rosnących cenach paliw, nie, co widać przy zanieczyszczeniu powietrza, jest po prostu transport publiczny. Oczywiście nie zawsze, nie wszędzie da się dojechać tym transportem publicznym. Czasem jak masz, nie wiem, małe dziecko, coś tam, potrzebujesz tego auta, no ale chodzi o to, żeby z tych samochodów korzystali naprawdę ci, którzy potrzebują i muszą coś zawieźć, dowieźć i tak dalej, a nie ci ludzie, którzy mogliby spokojnie ten odcinek pokonać, nie wiem, no właśnie autobusem czy tramwajem. Polska, Warszawa ma bardzo dobry transport publiczny. Tutaj muszę to oddać władzom naszego miasta, z którymi nie jestem specjalnie zaprzyjaźniony. I wydaje się, że nie ma żadnej potrzeby, żeby było tyle aut w Warszawie po prostu. Ja jestem, nawet byłem ostatnio w Krakowie i nawet Trójmiasto, znaczy tam już nawet ogarniają tą sprawę parkowania, już trochę ograniczają ten ruch samochodowy, a Warszawa po prostu, no jak sowieckie jakieś miasto, amerykańsko-sowieckie, tak? Arterie po prostu szerokie, żeby trzy czołgi puścić obok, tak? Jakby do przodu. No i to, co mnie poraża, to ta moda na SUV-y. No po prostu te gigantyczne aut, samochody, które ja nie wiem, po co ci ludzie kupują te SUV-y, naprawdę. Żeby się ochronić, żeby poczuć bezpieczeństwo, czyli żeby mieć bezpieczeństwo kosztem bezpieczeństwa innych. Dokładnie, bo jak dostaniesz, pieszy dostanie takim SUV-em przy 30 km na godzinę, to auto, które, nie wiem, tam jest małe, nie, no to jakby wiadomo, waga, nie, no one są mega ciężkie, zajmują mnóstwo miejsca, no więc jakby, no nie jestem wielkim fanem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o samochody w Warszawie. Przynajmniej już został rozwiązany problem pieszych powodujących wypadki i kolizje, bo już chyba nie da się spowodować, jak się jest pieszym. Nie da, aby wtargnięcia, uwielbiałem takie sprawy, sędziowie biegli, bardzo często rzekali, że na przykład jakaś babcia o 90-latka wtargnęła na jezdnię. To nie wiem, czy nie babcia, która... Czy wspominamy tutaj napastnika reprezentacji Polski, który nie został nie skazany był za zabicie. On był obrońcą. Obrońcą. Nie obronił. Słynne łokcie miał, tak. Jak to, no więc to akurat się udało zmienić i mamy, wiecie, awansowaliśmy w ciągu roku, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najsztub, dzięki Megabirdi. No, między innymi on też. On też nie podniósł. Najsztub nie podniósł żadnej kory. Jakby, i dzięki temu, że wprowadziliśmy to bezpieczeństwo, pierwszeństwo pieszych bezwzględne i podnieśliśmy mandaty, no jakbyśmy awansowali do tej średniej, byliśmy gdzieś tam na samym dole, gdzieś tam obok Bułgarii, Rumunii, a teraz jesteśmy w środku stawki, nie? I to w ciągu roku się udało zrobić, więc jakby, a pamiętam, jak za Platformy senator Pociej, z którym zresztą też mnie pozwał, pozdrawiam go, przegrał proces, z Platformy Obywatelskiej uwalił wtedy te poprawki, no i ile osób mogłoby uratować, ile osób by nie zginęło, gdyby te przepisy wprowadzono wtedy, kiedy można było je wprowadzić, czyli w roku 2015, trzeba było czekać 7 lat, no ale dzięki Bogu dołączyliśmy trochę do Europy Zachodniej ostatnio. No.
Ale tutaj rzeczywiście wrażenia ze Stanów miałem podobne. Nigdzie nie czułem się tak Europejczykiem w Stanach Zjednoczonych po prostu. Doceniłem. Ja słuchajcie, ja wróciłem po trzech tygodniach w Stanach, wróciłem 7 kilo cięższy. Nie? Oni żrą takie gówno. Oni ziemniaki do pierzywa jedzą. To nie, no, oni przede wszystkim nie mają jedzenia. To nie jest jedzenie, to jest pompowane czymś. Nie znaczy, wiadomo to w Stanach się też się tak robi, że to jedzenie zdrowe jest znacznie droższe. Tak. Niezdrowe, więc ale jakby... jest tak drogie, że nie stać się nawet... Ja tam dostałem, bo ja byłem na stypendium i dostawałem jakąś tam dietę. Ja pamiętam, że miałem... Nie chcę skłamać, ale miałem chyba $60 dziennie. Mm. I tak mnie nie było stać na to jedzenie dobre, tak? Jakby ja i tak musiałem żreć to jedzenie, które jakby było dla takiej zwykłej, tak? No, tam jest bardzo drogo, po prostu w ogóle koszty życia w Stanach są olbrzymie, jakby ludzie nie mają chyba do końca świadomości. Mm. Ja znam już dwóch Amerykaninów, którzy się wyemigrowało ze Stanów do Europy, do Polski, no bo w Polsce po prostu mają dużo lepszy standard życia niż w Stanach, nie? I po prostu w Polsce się lepiej żyje niż w Ameryce. I jakby oczywiście, jak jesteś synem bogacza, no to tam masz lepsze życie. Ale jak się urodziłeś w takiej klasie średnio niższej, no to jakby to standard życia w Polsce jest nieporównanie wyższy. Oburzają się niektórzy widzowie, pisze Steku na przykład, tacy z sercem mocno po prawej stronie, podejrzewam. Czyli według was to jest jakiś problem, że ktoś, kto ma pieniądze i płaci podatki na drogi publiczne, porusza się w pełni dopuszczonym do ruchu SUV-em lub innym samochodem? Ale ja myślę, że kryterium prawne nie jest kryterium słuszności. Znaczy coś, co jest dozwolone prawnie teraz, niekoniecznie jest słuszne, bo również kiedyś dozwolone prawnie było niewolnictwo chociażby, a niekoniecznie jest to słuszna rzecz. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale myślę, bo tutaj słuchacz, widz mówił o tym, że wszystko, co jest zalegalizowane, jest dobre, bo tutaj to o to chodzi pewnie. W sensie wszystko, co jest nielegalizowane. Wszystko, co jest legalne, jest dobre. Ale tak? Ogólnie to jest problem z kapitalizmem, no. Tak? Jeśli tutaj mogę wejść tutaj trochę w nuty socjalistyczne. Jakby na własną odpowiedzialność. To przypomnę, że dzisiaj... prowokuję troszeczkę tutaj waszych obserwujących. Ja wiem, że dzisiaj urodziny Karola Marksa, ale to... Tak, proszę. Tak, bo... Nawet nie wiedziałem. Największy obok Adama Smitha. Tak, bo poseł, jak się nazywa, Gdula... Tak, Gdula tam wrzucił jakieś życzenia chyba. Znaczy, z sumy indywidualnych egoizmów nigdy nie powstanie dobrze funkcjonująca całość, tak? Jakby nie da się zrobić tak, żeby wszyscy mieli SUV-y i żebyśmy żyli po prostu i żeby się dało żyć, tak? No jeden z polityków powiedział, że jego celem jest dla każdego Polaka domek na przedmieściu, grill. I trawa. I chyba dwa samochody. I dwa samochody. Ja zapraszam, ostatnio robiłem wywiad z taką dziewczyną właśnie, która mieszka pod Wrocławiem, ma dwa samochody, bo musi mieć dwa samochody, bo jeden ma, bo nie ma transportu publicznego i ona spędza 4 godziny dziennie rozwożąc swoje dzieci do przedszkoli, bo przedszkola oczywiście też są daleko i tak dalej. I ona po prostu mówi, no, że ten samochód jest po prostu no, niewolą. Tak? Znaczy, że to nie jest żadna wolność mieć auto i 4 godziny spędzać w korkach, rozwożąc dzieci do szkoły, jeżdżąc do pracy. Prawdziwa wolność to jest wtedy, kiedy możesz wyjść sobie z domu, przejść 10 minut na piechotę i być w pracy, być w szkole, być... To jest prawdziwa wolność. I dla mnie po prostu idea, że każdy ma mieszkać na przedmieściach, spędzać 2 godziny na dojazdach dziennie, no jest jakimś, jest dystopią, no jest jakimś piekłem, no jakby ja pierniczę, nie wyobrażam sobie takiego życia. I Amerykanie stworzyli taką dystopię, tak? Jakby oni faktycznie mają coś takiego, no tylko, że oni mają gigantyczny kraj, oni konsumują tyle, co po prostu 8 planet nie jest, wystarczyłoby, żeby wytworzyć tyle dóbr, żeby oni skonsumowali, nie? Jakby i dla mnie Stany są właśnie takim, no są dystopią, tak? Znaczy najlepiej się żyje w Europie. My naprawdę jesteśmy szczególnie... Jest szczególnie w Polsce. No w Polsce... Polska się bardzo zeuropeizowała, to prawda, przez ostatnie lata. Nie, ale pomijam... Nie, w Polsce się niektórym się żyje bardzo dobrze, ale też niektórym się żyje nie najlepiej. I to jakby trzeba o tym pamiętać, że właśnie my też idziemy w tą amerykańską stronę z tymi przedmieściami, tak? W Warszawie mieszkania, jak wiemy, jakie są drogie, więc ludzie muszą kupować domy na dalekich przedmieściach. Tam oczywiście deweloper nie wybudował szkoły, nie wybudował przystanku autobusowego. Ci ludzie są skazani na samochody, są skazani na prywatną edukację często. I to nie jest żadna wolność, tak? To nie jest żadna wolność, tylko na tym się robi hajsy, no bo kto stoi, kto za tym zarabia? Niemiecki przemysł motoryzacyjny, Arabowie, którzy sprzedają nam ropę, ewentualnie Rosjanie, a my na to wydajemy ogromne pieniądze, tak? Więc jak pan Mencen chce tak sponsorować Arabów i Niemców, no to zapraszam, ja nie chcę takich sponsorować. No. A jak do ocieplenia klimatu podchodzisz? No jestem przerażony absolutnie nim. W sensie tym, że my w Europie stosujemy faktycznie jakieś przepisy, żeby dostosować się do wymogów podobno,
A niekoniecznie cały świat to robi, czy czym jesteś zbulwersowany? Jestem przede wszystkim przerażony tempem wzrostu temperatur na świecie. Nie? Znaczy... Nie dasz się pokroić za to, że to tylko i wyłącznie przez człowieka. Nie wiadomo tego. Da. Znaczy jest dasz? Mówią, że są różne czynniki, na przykład to, że nasza galaktyka ogólnie się jakoś tam rusza w jakiejś przestrzeni, ona raz jest tak, raz jest tak. Jakby wiadomo, że się zmieniały temperatury na świecie, aha, i wiadomo, że były na Ziemi te były też wyższe temperatury, ale ludzie, to było miliony lat temu, no to nie było w trakcie życia jednego pokolenia, no nie zmieniło się tak, no ja pamiętam jeszcze zimy w Polsce, takie, że było 40 minimum centymetrów śniegu leżało i mogłem na każdą po prostu w weekend jeździć sobie na sanki na Agricole. Teraz tego po prostu nie ma, więc mi nikt nie wmówi, że nie ma globalnego ocieplenia, nikt mi nie wmówi, że ja nie żyłem, z mojego za dzieciaka nie było zimniej, nie było więcej tego śniegu i tak dalej, nie? I to się dzieje po prostu zbyt szybko, żeby to było no dobrze, naturalne. Ale my się tym tak przejmujemy, a Chińczycy się w ogóle nie przejmują i przez to nasze rzeczy są znacznie, nasze produkty są znacznie droższe, a chińskie są tańsze, bo nie muszą płacić tych wszystkich podatków, nie podatków. No, po pierwsze to nie jest prawda, bo oni budują elektrownie jądrowe jak wściekli, jak dzicy. Po drugie, wybudowali sobie super system kolei szybkiej prędkości. Po trzecie, inwestują mega dużo w energię solarną. Przecież wszystkie te nasze panele to są z Chin przecież i zarabiają na tym grube hajsy. A po czwarte, jeśli Europa narzuci jakieś standardy, to za tym idzie cały świat, tak? Bo muszą się dostosowywać do tego później, tak? Te Chiny sprzedają towar nam, tak? Więc jak my wprowadzimy jakieś standardy, to oni będą. A poza tym jest moim zdaniem podstawowa rzecz, którą ja się zawsze stosuję. Jeśli mój sąsiad kradnie śmieci, pali śmieciami i nie wiem, i sra na wydmy, to ja nie oznacza to, że ja też to mogę robić. Nie? I ja nie rozumiem tego argumentu, że w Chinach czy tam w Afryce coś tam robią, a my w takim razie mamy po prostu mówić, że dobra, piernicze to wszystko. No u nas może to takie podejście, że ta władza jednak długo była w Polsce opresyjna i zawsze przez Polaków było jakoś tak odbierane, wie, że to nie jest jakieś dobre wspólne, że jakaś taka mniejsza dbałość o to, nie wiem, może nasza cecha, może tak jest wszędzie. Jeśli chodzi o dbałość o planetę, czy o co chodzi? Nie, to może nie. Ale ja rozumiem, że była tradycja opresji z zewnątrz, tylko że to wszystko się skończyło 40 lat temu. Już nie, no tak, 30. Tak, to już za głęboka dygresja, dajmy spokój. W każdym razie... Więc ja uważam, że to jest coś, co absolutnie nas po prostu zaora. I zaora nas dużo szybciej, niż nam się po prostu wszystkim wydaje. Tak? Jeśli ja teraz widziałem, że w kwietniu w Hiszpanii było 38 stopni, to co tam się będzie działo w lipcu? No może być ten rok naprawdę hardkorowy, jeżeli chodzi o temperatury. Zobaczymy. Ciekawe. Jeśli chodzi o imigrantów, bo jeśli też ludzie nie są w stanie mieszkać i żyć, fizycznie żyć w danej okolicy, to będą z niej uciekać. No oczywiście. Tak. I co zrobimy, jak zatrzymamy miliard ludzi z Afryki, wszyscy Hindusi, którzy żyją też w ogromnym, po prostu te Pakistańczycy, nie? Jakby nie jesteś w stanie przeżyć. W pewnym momencie już dobijemy do tego tam mokrego termometru, tam nie wiem ile tam było stopni, 40 kilka, tak? Jakby, że tam nawet 30 kilka przy dużej wilgotności. Tam jakby wilgotność powietrza jest bardzo duża, nie? I tutaj wszyscy tam przez Włochy, wszyscy przez Białoruś będą, tak? No myślę, że raczej będzie Turcja i Kaukaz, nie? Że to będzie szło w tą stronę. I Rosjanie po prostu będą to, już to przecież zaczęli weaponizować, mówiąc brzydko, z amerykańska, tak? I oni nie będą mieli żadnych problemów, żeby wypuścić ich wszystkich tutaj na granicę przez Ukrainę czy przez państwa bałtyckie. Znaczy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To już się trochę dzieje, nie? Więc my jesteśmy jeszcze na tym etapie, kiedy możemy to trochę ograniczyć, tak? Poza tym do nas też bardzo dużo zastaliśmy jednak z Ukrainy. Ludzi tutaj teraz i jednak jakby, no jak sobie nie mówić o Ukraińcach, jednak są dość spójni kulturowo, szybko się asymilują i jednak jakby Polsce może nie być aż tak widać przez samo to zjawisko, tak, tej emigracji, która już się rozkręca na dobre. W Szwecji trochę się to stało, nie? Oni mają 20% migrantów, tak? I mają z tego powodu problemy, tak? I żadne społeczeństwo, myślę, europejskie nie zaakceptuje w demokratyczny sposób takiej szybkiej, gwałtownej zmiany też, prawda, składu kulturowej, tak? Znaczy jakby to jest oczywiste, że to będzie budować kontrreakcję, nie? Dla mnie to jest ten problem z kapitalizmem, tak? Dlatego ja nazywam kapitalizm religią śmierci, bo kapitalizm jest wiarą w to, że możemy się w nieskończoność rozwijać i rosnąć.
Co jest absurdem po prostu, bo planeta ma skończone zasoby i ta planeta nie odnawia tych zasobów w taki sposób, jaki można, tak? Więc my mamy technologię, mamy narzędzia, żeby wszystkim nam się tu żyło dobrze i żeby była w miarę nam wszystkim się było okej, okay, tylko musimy po prostu tych psychopatów, którymi nami rządzą, takim jak Bezos i takich innych, po prostu wziąć pod but, tak? No ale to nie jest, czekaj, no dobra, no ale to nie jest populizm, jaki wziąć pod but? Jak to w ogóle, no, co my możemy? Ja uważam, że żaden miliarder nie powinien istnieć. Zarabiasz 999 milionów, dostajesz karteczkę, wygrałeś kapitalizm, medal na ścianę, certyfikat, wypierniczaj, nie? Jakby resztę hajsu ci zabieramy. No jakby komu jest miliard złotych, komu jest miliard dolarów? No jakby nie da się tych pieniędzy wydać, tak? A my to zaakceptowaliśmy po prostu jak nie wiadomo co. No. Ja przypomnę, że najwyższa stawka podatkowa w Stanach Zjednoczonych do roku do Reagana wynosiła 70 kilka procent, tak? I jakby niskie podatki dla bogatych to jest wynalazek ostatnich 30 lat. A pisze ktoś, a przecież to Bezosy sponsorują lewactwo. Lewactwo, chyba libertarian od Mencena, jak już chyba, nie? No bo nie na pewno. Nie, żadni bogaci nie sponsorują. Ale niektórzy ludzie z bardzo dużą łatwością łączą pewne rzeczy. Da. No ale rzeczywiście, a powiedz mi, czy uważasz, że państwa narodowe są w stanie w ogóle stanąć do równej walki z korporacjami? Tylko państwa narodowe są w stanie, bo tylko... Będziemy mieli narodowe odchylenie, jak u Gierka. Jak u Gierka? Gomułki. Przepraszam, jaki Gomułki, jak już to Gierek. Znaczy, wydaje mi się, że tylko państwa narodowe są to w stanie zrobić. Oczywiście my musimy współpracować na poziomie jakimś europejskim, tak, bo sami jesteśmy za słabi. Ja po prostu nie rozumiem tego, że to się do tej pory nie dzieje, tak, no, ale sami mówimy cały czas o tych korporacjach, o cyfrowych korpo, które rządzą tak naprawdę nami, nie? Dla mnie to jest po prostu niepojęte, że my to wszystko zaakceptowaliśmy, tak? Mamy kryzys klimatyczny, mamy wojnę na wschodzie, mieliśmy kryzys pandemiczny, mamy tysiące innych kryzysów i to powinno wywołać po prostu powiedzenie, dobra, no hola hola, my potrzebujemy hajsu, potrzebujemy wybudować 10 elektrowni atomowych, potrzebujemy zapanować nad suszą w Polsce, w Europie, potrzebujemy tego śmegowego, potrzebujemy kolei szybkiej prędkości, potrzebujemy zajebistego transportu publicznego. Skąd wziąć ten hajs? W rajach podatkowych. W rajach podatkowych jest tyle hajsu, żeby wystarczyło to sfinansować 30 razy, tak? No ale niestety, politycy są w kieszeni dużego biznesu, oni nigdy na to nie pozwolą, tak? Jakby, i dopóki ludzie się nie ogarną od dołu, że Mencen i ci libertarianie i te wszystkie liberalne bzdury wolnorynkowe dla mnie po prostu, że to jest po prostu ideologia dla ubogich po prostu, która wmawia... Że każdy może być milionerem. Tak, każdy może być milionerem. Jakby, i niewolniku, ciesz się, że masz kajdany, ciesz się, że płacisz pańszczyznę, że masz kredyt, ciesz się z tego, tak? Znaczy dla mnie to jest to, że oni wmówili ludziom po prostu, tak? Że każdy może być milionerem, że każdy możesz, że to dziecko z fasem, które bite przez ojca pijaka też zostać milionerem, że każdy po prostu jak wyścielisz się, tak się pościesz. Nie, bo każdy może być kim chce, więc czemu nie milionerem? No tak, ale ta sama libertariańska ideologia też jest po lewej stronie dzisiaj, no tak? Już o wiecie, tym chciałem. Więc to jest bardzo ciekawe, że jakby dzisiaj tak naprawdę Mencen jest bardzo podobny do różnych środowisk po lewej stronie, nie? No bo to jest taka wiara, że jakby możesz być kim chcesz, tak? Możesz sobie wybierać płeć, możesz być dzisiaj mogę być tej płci, potem mogę być tamtej. No, bo jak Jarosław Kaczyński teraz mówisz z kolei. Wiesz, jakby... Ja uważam, że są oczywiście ludzie, którzy mają tą dysforię. No tak, ale to ja wrzucę w takim razie kamyczek do grudka. Ale jakby umówmy się, że to nie jest tak, że wszystko jest konstruktem, nie? Że każda rzecz jest konstruktem, że wszystko jest wymysłem kultury. No nie, są pewne rzeczy, które są po prostu obiektywne. Obiektywna jest płeć, obiektywna jest granice planety, to, że nie jest w stanie odnowić tyle zasobów, ile Bezos by chciał mieć, że nie jesteśmy w stanie spełnić snu Mencena, że każdy będzie żył w domku pod miastem i miał dwa samochody, bo po prostu nie umrzemy, się ugotujemy na planecie, tak? Że to jest wszystko razem niemożliwe, nie? Jesteśmy tutaj razem na tej planecie i musimy się razem dogadać i wziąć za mordę po prostu oligarchię, która nami rządzi. No ale właśnie to co organizacje lewicowe, które cię lubią, szanują, powiedzą na takie podejście do płci, bo tutaj, żeby dokończyć przykład z ostatniego tygodnia, transpłciowy kolarz Austin Killips odniósł zwycięstwo w wyścigu Tour de Gila. Jego sukces wzbudził wiele kontrowersji i dyskusji na temat uczestnictwa sportowców transpłciowych
gdyż wyniki tego Kilipsa wywołały, no wywołują skrajne emocje, bo one są po prostu bardzo, bardzo wysokie jak na kobietę. On nawet nie twierdzi, że jest kobietą, tylko on spełnia po prostu normy posiadania testosteronu, że ma niski. No tak, ale jakby wszyscy wiemy, że jakby jak się rodzisz, to masz inną budowę ciała, masz inną, no w sensie, no jakby no nie oszukasz tego, nie jesteś w stanie, to, że bierzesz jakiś tam hormon, nie wiem co oni robią, żeby obniżyć HRT, te, tak, blokują, tak, ale to jest atak na feminizm tak naprawdę, tak? Bo jakby to jest, nagle okazuje się, że nie ma już zawodów tylko feministy, tylko kobiecych. Kobiecych nie ma. Nie ma już przestrzeni tylko dla kobiet, bo teraz po prostu możesz sobie to zawłaszczyć, tak? Więc ja to interpretuję jako pewnego rodzaju reakcję na próbę emancypacji kobiet w dużym stopniu, tak? No to... bo tutaj to się zderza, jednocześnie feminizm i ludzie, no powiedzmy, bardzo swobodnie transseksualni, tak? Znaczy to jest bardzo duża, ja bym powiedział, że to jest queer, tak? No, że queer jest właśnie jest takim ideologią, która mówi ci, że wszystko jest konstruktem, tak? Że jakby wszystko jest wymysłem, który jakby wszystko jest twoją wolnym wyborem. Grawitacja, tak? Jest konstruktem, tak. Ale to samo mówi Mencen dokładnie, nie? Znaczy rozumiecie, znaczy to jest to samo, to jest ta sama, to jest jeden medal tego, znaczy to jest dwie strony tego samego medalu, tak się mówi, tak? Nie jest tak, tak? Znaczy po prostu to, ta idea, że wszystko uda się sprowadzić, zindywidualizować i tak dalej, no i po prostu nie jest prawdziwa, tak? Jakby, wiecie, i to też jest nowa rzecz tak naprawdę, tak, która się tutaj pojawiła. Przecież była Anna Grodzka. Nikt jakby nie ma problemu z Anną Grodzką. No ewidentnie, urodziła się nie w swoim ciele, przeszła tranzycję, coś tam i tak dalej. No, żeby się dziwili, że to niecodzienna sytuacja, ale samo to, że ona faktycznie zmieniła płeć i teraz jest kobietą, uznawali ludzie. Niektórzy się podśmiewali i tak dalej. Ale jakby to nie wywołało takich w ogóle, wiesz, kontrowersji, bo nie było tej otoczki właśnie takiej wokół tego, która dzisiaj wokół tego w dużym stopniu jest. Więc ta wojna kultur, która uprawia właśnie, no jest uprawiana, no jakby ma przykryć dla mnie ten najważniejszy konflikt, czyli konflikt ekonomiczny, czyli tych, którzy mają mało albo mają dostatecznie, ale nie za dużo i tych, którzy chcą mieć wszystko i mają wszystko i chcą rządzić całym naszym światem, tak? Żebyśmy nie gadali o tych najważniejszych kwestiach, żebyśmy nie gadali o tym, że może trzeba podwyższyć podatki bogatym, że może trzeba wziąć za mordę Facebooka, tylko żebyśmy gadali o właśnie tego typu tematach, tak? Tematach zastępczych. To takie tematy, że tak w ujęciu międzynarodowym na nie można spojrzeć, a tak nasze polskie podwórko, jak to ugryźć? Facebooka nie ścigniemy, YouTube'a. Ale no właśnie, bo do tego dotyczyło moje pytanie na temat państw narodowych. Czy jest w ogóle w Polsce polityk, który nie dałby się skorumpować takiej korporacji? Bo samo to, że te korporacje w Polsce robią to, co w zasadzie mają wolną Amerykankę, to też jest dowód na to, że prawdopodobnie mają ogromne wpływy w każdej władzy. No tak, ale słuchajcie, no jeśli Mateusz Morawiecki przyjeżdża na otwarcie biurowca Google'a, no przepraszam, no co, premier Polski otwiera biurowiec. Adwokat diabła, Google, ogromna firma, bardzo ważna, jeżeli zapraszają premiera kraju, no to czemu tak, nie? Tak, a jednocześnie blokujemy podatek cyfrowy, który Czesi jakoś byli w stanie przegłosować, tak? Biedni, mali Czesi, biedni, no w sensie... Nie są biedni, są bogaci chyba od Polaków, tak, ale oni w jakimś sensie, no my tutaj jesteśmy jakimś po prostu folwarkiem, no w sensie jesteśmy, tutaj przyjechał wielki pan z zachodu i my po prostu będziemy bić pokłony, tak. I to jest moim zdaniem ta różnica, że musimy się po prostu zacząć szanować, no bo niestety nasi politycy siebie nie szanują i też nas nie szanują, no. No, po prostu politycy są trochę naszym odbiciem, trochę tacy jak my jesteśmy. No ale może rzeczywiście faktycznie... jest w Polsce coś takiego, że wszystko co z zachodu jest absolutnie tutaj boskie. No teraz to już chyba troszeczkę mniej, tak jak na Ameryce. Koronacja taki... króla Anglii, no ja pewnie, że co mnie to obchodzi. Tak, no, to prawda, prawda. No ale wiesz... Ale to troszeczkę jak kurczaki ale... głosujące na KFC. No tak, bo dużo ludzi się bulwersuje, to akurat właśnie lewica zawsze będzie się mocno oburzała, że na najlepszy król to król na gilotynie. Natomiast czekaj, ja to patrzę bardziej tak, że bardziej patrzę na to tak, że to są takie fajne stworzenia, jakbyśmy mieli w zoo jakieś ładne, nie wiem, pingwiny, albo byśmy mieli jakieś ładne okazy, no to po prostu ciekawe, co się tam urodziły, się jakieś młode, jak się rozwijają, co się z nimi dzieje. To jest ciekawe widowisko. To serial Crown, bardzo dobry, nie wiem, czy oglądałeś, polecam. Tak, bardzo dobry, to prawda. No, więc jakby miło się zawsze rozmawia i dyskutuje o rodzinie królewskiej, chociaż to oczywiście... Chociaż na przykład w stosunku do katolików, no to tak trochę ich morzyli głodem, że tak powiem, w Irlandii, no. No, tak. Nie, tak, no, tak. Kolonializm brytyjski jest usiany po prostu krwią, tak? No, co oni zrobili w Afryce, co robili w Ameryce Północnej, co zrobili z aborygenami, no jakby
Był to bardzo, bardzo przemocowy, złodziejski na pewno system. Oni skolonizowali pół świata, a teraz nie mają kogo kolonizować, więc kolonizują własny naród. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii od 12 lat, głodujące dzieci, tam jest chyba ponad milion dzieciaków, które nie dojada. Tam jest totalny zapaść usług publicznych. Tam jest jakby, to jest kraj, który naprawdę się sypie, nie? Pod wieloma bardzo względami, tak? A mimo jest, więc oni zaczęli siebie kolonizować po prostu, tak? Dla mnie Wielka Brytania jest właśnie przykładem, co się stanie, gdy się sprywatyzuje wszystko, odda się bogatym wszystko i zamieni się własny kraj de facto w pralnię pieniędzy dla Rosjan. No można też to tak postrzegać. Można, no, ale rzeczywiście mi się podoba właśnie podejście Irlandczyków do korony, którzy generalnie mają bardzo niesympatyczne. No wiesz, oni tam umarło chyba z głodu, no już nie powiem ile, tak, no ale przy tym w XIX wieku, no to przecież jakieś straszne rzeczy. No, tak, bardzo duży procent populacji. Udało się jakieś nawet przy okazji jakieś prawo ekonomiczne obalić, bo było jakieś prawo, które mówiło, że zawsze wzrasta, jak wzrasta popyt na coś, to wzrasta tego cena. Się zrobiło coś takiego, że wzrosła cena ziemniaków tak, że ludziom w Irlandii już nie było stać ich na dodatkowe mięso, które dokupowali do tych ziemniaków, w związku z czym ze wzrostem cen tych ziemniaków zaczęli kupować więcej ziemniaków, bo stać ich było na trochę więcej ziemniaków, a nie już na ziemniaki mięso, więc już takie cuda. Nawet jakoś to się nazywało jakimś prawem Geffena, ale nie chcę poprzekręcać, na pewno mądrzy ekonomiści tu nas słuchają, ale to z tego, co mówisz, wynika, że w Polsce chyba najlepiej z całej Unii Europejskiej, nie? Najlepiej to nie powiedziałbym, bo u nas usługi publiczne leżą i kwiczą. Nie? No w sensie, wiecie, no co się dzieje w szkołach publicznych, co się dzieje z edukacją, co się dzieje z ochroną zdrowia, no jakby co się dzieje z transportem, no jakby to jest naprawdę niefajne. My od czasu pandemii u nas się coraz, znaczy już przed pandemią, przepraszam, od 2019 roku u nas się skracało życie, nie? Wiecie, ile facet teraz żyje w Polsce? 71 lat średnio. Mało. A to było jest więcej. Bardzo mało. A było więcej, było już prawie tam 74, nie? Polacy się chyba strasznie w tej pandemii, prawda, też posypali, rozpili, nie? Posypali się strasznie, ale wiesz, no ale to jest, no, dlaczego się posypali? No bo ochrona zdrowia była niewydolna przede wszystkim. No ale też psychiczne były jakieś fajne względy, też jeżeli chodzi o też, czy o alkohol, czy też duża jest publikacja na temat narkotyków. Alkohol oczywiście też obniża długość wieku. Ale też wiesz, że jakby sama tam tak jakby psychiczna atmosfera, czy w sensie samo to zamknięcie, jakiś lockdown i tak dalej, niepewność ludziom, to no, dużo ludzi zaczęło pić i spać po prostu, bo też wiesz, było jakby zamkniętych swoich jakichś... No ale smog, wiesz, takie tematy, nie? 40 tysięcy ludzi umiera z powodu smogu rocznie, no jakby to jest temat do rozwiązania, no jakby dlaczego my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, no. Więc państwo w Polsce, jakby słabość państwa polskiego, które się właśnie wyraża przez słabość tych usług publicznych i tą prywatyzację wszystkiego, także każdy musi mieć auto, każdy musi mieć pakiet w LuxMedzie, każdy musi mieć, brać korki, nie? Bo dziecko w publicznej szkole nie wyrobi po prostu, bo nauczyciele zarabiają minimalną krajowo i ogólnie nie mają na nic siły i tak dalej, nie? Jakby to się przekłada na jakość życia w Polsce, tak? I tak samo patodeweloperka, termin, który ukułem, tak? Jakby, no wiecie, znaczy jakby to, co myśmy zrobili z przestrzenią w Polsce, to, że pozwoliliśmy zbudować te po prostu te po prostu slumsy, no często tylko się nie da inaczej nazwać, tą zabudowę łanową w jakiejś szeregówce budowanej z papieru, gdzie w ogóle to wszystko jest z fatalnych materiałów, z fatalną akustyką, bez dostępu do kolejki, bez dostępu do edukacji publicznej. To są naprawdę rzeczy, które są dla wielu ludzi naprawdę mega... Jak żyjesz w Warszawie, mieszkasz tutaj na Ursynowie, czy jak ja w Śródmieściu, no to możesz o tym nie pamiętać, jak nie wiem, tak? Ale no, bardzo wielu Polaków żyje naprawdę bardzo ciężko jest im. Teraz jeszcze te raty kredytów, co się okazało, że nagle mamy, w Polsce są po prostu, mamy najbardziej toksyczny system bankowy chyba w Europie, tak? Gdzie mamy większość tych kredytów jest na zmienną stopę. Całe ryzyko banki sobie przerzuciły na klientów, tak? Z frankami zresztą było tak samo. Teraz się okazuje, że WIBOR ogólnie był ściemniony, bo nie podejmowali żadnych tam, wiesz, nie było żadnych transakcji, więc ten WIBOR był z dupy po prostu ustalany, nie? I nagle ludziom raty kredytów wzrosły w ciągu roku, nie wiem, no dwukrotnie czy coś takiego, nie? Znaczy jakby to nie jest system dla ludzi, no. To nie jest system dla ludzi, tak? To jest system dla banksterów, dla korpo farmaceutycznych, tak? Dlaczego w Polsce się sprzedaje tyle leków przeciwbólowych? Bo ludzie nie mają dostępu do lekarzy, więc muszą brać ketanol czy jakieś inne rzeczy, żeby zapierniczać do pracy, bo jak nie przyjdą do pracy, to im utną premię, tak? Bo premie są związane na przykład z frekwencją, no jakby co to jest za idea, tak? I tak dalej, nie? Kobiety nie rodzą w Polsce dzieci. Dlaczego nie rodzą dzieci? Tak, oczywiście jest wyjaśnienie kulturowe, do które jest do pewnego stopnia prawdziwe, w mojej ocenie, tak? Jakby, tak, oczywiście. No ale te ateistyczne Czechy mają dzietność na poziomie 1 chyba 8, czy tam 1,7, a Polska ma na poziomie 1,3, no co, tak? Co robią lepiej?
Czesi. Ale przede wszystkim wspierają młodych rodziców, wspierają matki. Tak, no i tam jest... Wspierają i też matki. Nie ma groźby chyba urodzenia takiego bardzo, bardzo cierpiącego dziecka. Nie ma zakazu aborcji, to jest jedna rzecz. Ale nie ma, a to sądzicie, że naprawdę... Nie, coś... Myślę, że tak. Ja myślę, że to jest ważne, ale nie jest to główny temat. Ale oni mają działającą edukację, działającą służbę zdrowia mają na dobrym poziomie, tak? I tam jest bardzo ciekawe, na przykład, że jak się pyta Polaków, czy posiadanie dzieci to jest jakiś obowiązek wobec państwa, czy w ogóle to jest jakaś sprawa państwowa, to Polacy odpowiadają nie. A w Czechach odpowiadają tak. Czyli w Polsce posiadanie dziecka to jest twoja indywidualna sprawa. Jak ile razy się spotkasz w internecie z komentarzem, nie stać cię na dzieciaka, to było sobie go nie robić, tak? Jakby wiesz, jakby masz problem jakiś, to nie rób tego, nie? I wiecie, wynajem mieszkań, tak? Ulubiona rzecz, ja nie wynajmuję kobietom z dziećmi, nie? To, że to przychodzi w ogóle, nie? Ostatnio była taka lewicowa dziennikarka Ewa Wana, która napisała, że mieszka w Berlinie, nie? Gdzie Ewa Wana to ona nie była dyrektorką... Agorowa lewica, ona nie była dyrektorką TOK FM? Była. I ona pisała w ogłoszeniu, wynajęła mieszkanie w Warszawie, że ona nie wynajmuje kobietom z dziećmi. No ja znakomicie. Tak samo jak Agora pisząca na pierwszej stronie o umowach śmieciowych, tymczasem zatrudniająca 90% dziennikarzy na umowach śmieciowych. Klasyk. Więc słuchajcie, znaczy jakby, jeśli żyjemy w takim po prostu chaosie, że wszystko jest sprywatyzowane, każdy problem jest twoim indywidualnym problemem i jakby jak chcesz coś od państwa czy od społeczeństwa, to jesteś roszczeniowym lewakiem po prostu, którego się powinno ukatrupić, no to nic dziwnego, że kobiety nie rodzą dzieci, bo posiadanie dzieci jest sprawą całego społeczeństwa i nie da się wychować i mieć dzieci bez wsparcia innego niż wsparcie twojego faceta, tak? Właśnie mam takie przemyślenie, że chyba najbardziej szkodzą właśnie te łatki tego typu, też prawica, lewica również są bardzo szkodliwe. No właśnie dostrzegam. No bo tak na przykład, co powiedziałeś o tym, że czynnik narodowy może być takim czynnikiem, który przeciwstawi się korporacjom. Kompletnie się z tym zgadzam. Zupełnie w ogóle jest to ze mną spójne z tym, co uważam. A mówi się, widzisz, o mnie powiedzą, tobie mówili, żebyś nie przychodził do nas, bo my jesteśmy jacyś za bardzo w prawo, a na tu odwrotnie. A tak naprawdę uważamy to samo w tej materii i na pewno by się takich jeszcze kilka innych znalazło, a ty tak oto widzisz tych problemów, bo wspominasz o nich z taką pasją, że widać, że wiesz coś o tym i że jesteś w to zaangażowany. No oczywiście z wszystkiego nie roz... i Herkules, prawda, dupa, kiedy ludzi kupa, kiedy spraw, przepraszam. W co zamierzasz wejść teraz w nadchodzącym roku tak mocno? Czy ten walka... Patocelebryci, Czy ci patocelebryci, tak, czy walki w klatce jak Maja Staśko, czy jaki jest twój kierunek i czego się spodziewasz? Najbliższe miesiące to będzie alko jednak i to będzie kwestia reklamy alko. No i też czytam coraz więcej i myślę o tym, co o cukrze i o social mediach, nie? Znaczy jakby, że te dwa tematy mnie mega interesują. O czym w mediach, przepraszam? Social mediach, tak. Znaczy jakby o takim, ogólnie o tym, co nam się robi z dopaminą, nie? W sensie, co my jesteśmy, jak my jesteśmy po prostu przećpani. A zobacz, a to jeszcze z dopaminą, skoro to takie bardzo częste, też bardzo często przez ludzi bagatelizowane uzależnienia, czy uzależnienia behawioralne, takie chociażby właśnie hazard, czy też masturbacja, też bardzo dużo osób jest uzależnionych od, ta pornografii jest ogromna. Pornografia, tak, ja się tym tematem się nie zająłem, i ale ludzie szczególnie, tak, jeszcze łączące się z tymi też krzyżowo z narkotykami, też te współczesne narkotyki, bardzo częste jest zjawisko, mnóstwo jest ludzi, seksuologów, którzy mają problem z tym właśnie pornografią i z masturbacją po narkotykach, jest to ogromne zjawisko również. No i tak naprawdę, tak jak są pewne regulacje, których nie jesteśmy zadowoleni, dotyczące alkoholu, są pewne, jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i faktycznie są jakieś może nieskuteczne, ale jednak sposoby i metody, żeby odciąć tej młodzieży dostęp do tego alkoholu, to jeżeli chodzi o na przykład dostęp do pornografii, która powoduje też dopaminiczne, bardzo silne uzależnienie behawioralne, dostęp jest swobodny od dziecka. Nie, no to jest masakra, tak? Znaczy ja ogólnie pornografią też o tym myślałem pod tym samym kątem, tak? Znaczy jakby no rozwalamy dzieciakom totalnie głowy, nie? Jakby ja naprawdę dziękuję, że ja się wychowałem z Nokią, na której był Snake i pierwszego smartfona miałem chyba, nie wiem, w wieku 23 lat, tak? Po prostu nie wyobrażam sobie tej sytuacji, w której ja jestem wrzucony po prostu do tego świata, gdzie mam wszystko, tyle pokus, po prostu tyle właśnie, no bo co to jest? To jest prawda, po prostu... teraz jesteśmy w stanie jeszcze w tym wieku sobie... No nie, no bo już jesteś, wiesz, znaczy jakby, wiesz, no to jest koks dla mózgu, nie? Znaczy dzieciaki są cały czas wystawione na to, tak? Notyfikacje, porno, alkohol i tak dalej. No i wiecie, jakby, i to, że muszą się porównywać, no to po prostu z całym światem, nie? Ja się porównywałem z ziomkami
ich do klasy, tak? Miał lepsze buty, tak. coś tam, to było 40 osób może pięć. Oni się muszą z całym światem się teraz porównywać. Więc myślę, że to zdrowie psychiczne dzieciaków i w ogóle jest i ogólnie nasze zdrowie psychiczne. Ja sam też nie jestem wolny od różnych rzeczy i tak dalej. I cały czas jest to jakaś constant battle, nie? Jakby walka ze sobą i staranie się o to. Więc ta kwestia mnie też bardzo, bardzo interesuje. Ale w tym momencie myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby złamać tabu wokół alkoholu w Polsce. I to będzie jednak coś, co ja wokół będę tego krążył. I to oczywiście też jest związane z regulacjami, też z sieciami, z dyskontami. Z Żabką, z Biedronką, no bo te firmy też robią naprawdę bardzo duże spustoszenia w Polsce. Mówisz o promocjach. Mówię o promocjach, mówię właśnie o dostępności, mówię o tym, wiecie, po prostu Żabka to jest właśnie sklep cukrowo-tytoniowo-alkoholowy. Właściwie nie? Ciężko powiedzieć, że sklep, bo to jest franchise, a więc w sumie to jest też takie odejście od odpowiedzialności, no, tak naprawdę. Są właściciele, znaczy pseudo-właściciele. I tutaj Żabka, która tutaj w niedalekiej odległości od metra się znajdowała, kiedy akcyzę wycofano, zabrano im, no od razu padło, bankrutowała. Te sklepy wszystkie praktycznie się utrzymują tylko i wyłącznie z chlania. Czuję się bezużyteczny, jak Żabka po prostu oni bez koncesji. Oni chyba przez jakiś czas na samym starcie, chyba przez miesiąc bądź trzy, mają wsparcie ze strony właśnie centrali, żeby się utrzymali na rynku, dopóki koncesji na sprzedaż alkoholu nie dostaną. No to rozumiecie, znaczy to jest naprawdę masakra. No jakby i ta Żabka też jest, wykończyła mnóstwo polskiego handlu. I to wymaga, no mam wrażenie, że po prostu idziemy w taką amerykańską stronę, tak? Właśnie, że na końcu się skończy, że po prostu nie będziemy mieć dostępu do żywności dobrej, bo będziemy mieć wszystko w rękach właśnie kilku potentatów, będziemy wszyscy przećpani, przealkoholizowani, przebodźcowani. Będziemy w związku z tym cały czas nieszczęśliwi, bo to po prostu wiecie, no jak oglądasz to porno, po prostu uzależniasz się od tego, to potem co? No seks z dziewczyną cię będzie zadowalał, będzie cię uszczęśliwiał, że no nie. No, no nie, po takich to nawet są problemy potem, żeby tam do niego doprowadzić. Boję się lata z powodu, bo autentycznie 40 stopni w Warszawie. Jakby, jeśli będzie 40 stopni w Warszawie, było tak już, nie pamiętam, to było chyba 2 lata temu, było takie mega gorące lato, ja po prostu umierałem, nie, jakby i ten temat na pewno gdzieś tam suszy w ogóle w Polsce, która jest tematem cały ongoing, tak, my mamy cały czas problem z wodą w Polsce, mamy deficyt ogromny wody, tematów jest od groma i jeszcze trochę. Ale tak jeszcze tylko z tym alkoholem, bo też jako adwokat diabła ktoś może powiedzieć, no to winnemu są międzynarodowe korporacje, a śpiewak się rzuca na naszych Polaków, którzy coś tam o piwku powiedzą. Czy to jak naprawdę, czy ten źródło problemu jest na zachodzie, do nas przyszło, czy to nie jest tak, że przede wszystkim sami w sobie powinniśmy poszukać tego problemu i sami się uderzyć w piersi? O matko, ja wiesz, znaczy ja uważam, że zmiana się zaczyna od siebie, tak, po pierwsze, tak, no, że każdy powinien pomyśleć o sobie i jakby o tym powinniśmy myśleć, ale mi przede wszystkim chodziło o to, żeby złamać ten mechanizm, tak, tego właśnie tego, że nie chcesz, nie kupuj, nie chcesz, nie oglądaj, nie chcesz coś tam, że jakby wszystko jest twoim wolnym wyborem, nie? Nie, no gówno prawda, nie jest tak. Reklamy są po coś, to, że alkohol jest dostępny na stacjach i na każdym rogu jest po coś, tak? To jest wszystko jest związane, nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwierzem społecznym, wpływają na nas rzeczy, kultura na nas wpływa, bodźce różne, przekazy i tak dalej, nie? I mówienie, że jesteśmy samotnymi wyspami, to przekonanie mnie najbardziej tutaj po prostu irytuje i chciałbym, i to jest wszystko, co ja robię. I że każdy jest perfekcyjnie racjonalny w sobie. Tak, bo to jest homo economicus, tak? My jesteśmy ludźmi ekonomicznymi, więc będziemy się zawsze racjonalnie, to z frankami było, nie? Trzeba było nie podpisywać tych umów, jakbyście się tego, a potem złotówkowicze teraz się okazało, że są w tej samej sytuacji, to co mieli, też nie brać tego, jak rozumiecie, znaczy to wszystko jest robione po to, żeby zdjąć odpowiedzialność z korpo, z elit, żeby one nic, i z państwa, żeby one nic nie musiało robić, one sobie umywa rączki, tak? I w tym sensie to jest moja podstawowa walka, dlatego ja trochę odrzucam ten podział lewica-prawica i chcę go zastąpić podziałem wspólnotowcy-indywidualiści. Bo uważam, że wspólnotowcy mogą się na bardzo wielu rzeczach dogadać razem i my jesteśmy tak na... Nie stukaj, tylko się... A, przepraszam, myślałem, że już chcesz kończyć. Nie. I dlatego też przychodzę do was, bo chcę mówić do ludzi, którzy może gdzieś tam mnie kojarzą właśnie jako, nie wiem, jakiegoś oszalałego komunistę, lewaka.
a chcę do tych ludzi docierać, chcę tych ludzi przekonywać do swoich racji, budować też sojusze, które są nieoczywiste, bo takie sojusze też najbardziej lubię, jak jest mindfuck po prostu. Nie wiadomo, o co chodzi, lubię coś takiego. Dokładnie, bo przecież tak jak spojrzymy, są mody, da się, pewne rzeczy wchodzą i to błyskawicznie, czasami bardzo mocno, coś nagle się pojawia, jakaś nowa, nie wiem, zajawka, moda, już nawet, nie wiem, stary jestem, to pierwszy, co mi przyszedł do głowy, to Adam Małysz, no ale w ciągu chwili po prostu wszyscy zaczynają, przecież dałoby się teoretycznie jakąś taką, nie wiem, modę, popularność takiego stylu życia bez tego alkoholu, czy jakoś wypromować, wylansować, czy to jest w ogóle możliwe, czy jakby za dużo mamy tych wszystkich artystów, celebrytów, którzy powiedzą, że jednak piątek tygodnia, koniec i początek, dajmy w szyję, czy jednak są tacy też fajni ludzie, nie takie stare dziady jak my, ale tacy fajni, muzyczni, młodzieżowi, którzy powiedzą ludziom, że można inaczej. Sam fakt, że o tym gadamy tutaj, wy jakoś też o tym gadacie, już jest jakaś zmiana, nie? No bo jeszcze rok temu czy dwa lata temu takiej dyskusji pewnie byśmy nie mieli, nie? No. I teraz to się powoli zmienia, to jest czas, tak? To potrzeba czasu na to, żeby to... O, przepraszam. Trzeba to wszystko, wiesz, mieć na to wszystko czas i wydaje mi się, że jakby sami będziemy dawać przykład, sami będziemy o tym mówić w jakiś rozsądny sposób, pokazywać te zależności, no właśnie pokazywać, że wpływają na nas różne te przekazy, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko, tak jak było z papierosami. Tak zrobimy z alkoholem. Ja w ogóle słuchając ciebie, odzywają mi się takie wiekowe, pozytywistyczne postacie. Po prostu Żeromski, ludzie bezdomni, człowiek, który po prostu tutaj walczy o dobro wszystko. Czy ty jakoś nieświadomie też wchłonąłeś taki archetyp? Wiesz co, no może trochę tak, wiesz, ja pochodzę z takiej rodziny, no moja babcia była komunistką, jakby nie jest to jakaś wielka tajemnica, siedziała przed wojną w ogóle w więzieniu sanacyjnym, jakby wychowałem się w takim zaangażowaniu dużym społecznym, mój ojciec był posłem, co prawda liberalnym, ale też był gdzieś tam zaangażowany publicznie. I moja mama też była zaangażowana gdzieś tam publicznie w życie społeczności żydowskiej, tak, bo była szefową gminy żydowskiej w Warszawie. I ona zawsze, i zawsze było takie pojęcie, tak, że przede wszystkim trzeba występować po stronie słabszych, nie? Że jakby jeśli ty masz pozycję, władzę, pieniądze, cokolwiek, wykształcenie, to bądź po stronie słabszych i coś tym, oddaj ludziom coś, co dostałeś sam, tak? Bo ja urodziłem się w dość uprzywilejowanej rodzinie, mówmy się, może nie za bogatej, ale takiej, że wiadomo, że wszyscy mieli wyższe wykształcenie, żyliśmy w śródmieściu Warszawy, tak, nie miałem własny pokój, jakby no nie tego. I myślę sobie, że jakby jeśli masz coś takiego, no to jakby twoim obowiązkiem jest trochę oddać coś tym ludziom z powrotem. Taka przedwojenna tradycja polskiej inteligencji, tak, czyli to, tak. Że tak jak powołam się tutaj, też nie z twojego środowiska, ale byś z tobą pewnie zgodził na Pawła Lisiewicza, który powiedział też, że ostatnio, że tak człowiek inteligentny, jak to ma tę wiedzę, to właśnie nie w stylu Polaka jest takie zebranie dla siebie i okopywanie się z tą swoją wiedzą, gromadzenie bogactwa, tylko takim dobrym, oldschoolowym, starym stylu polskiej inteligencji przedwojennej jest pójście do ludzi i danie tego, coś z tego, co się dowiedziałeś, co zdobyłeś, co ułożyłeś sobie w głowie, oddanie tego ludziom. No tak, i staram się to gdzieś tam robić i oczywiście, wiesz, miałem różne etapy, kiedyś właśnie działałem w samorządzie, robiłem akcje, nie wiem, drzewka, ścieżki rowerowe, walka z mafią, no a teraz jestem na takim bardziej etapie, no wiecie, no jakby, no nazwijmy to propagowania różnych rzeczy, działania właśnie punktowo i tak jak powiedziałeś, no może coś w tym jest faktycznie, że wchodzę i daję w mordę najsilniejszemu, tak, bo uważam, że trzeba zawsze, wiesz, no jakby wskazać, pokazać tak, jakby dać twarz pewnej patologiom, wskazać ludziom tego. No dla mnie, wiesz, akcja, że Warzecha broni teraz Palikota, no jest po prostu komedią, nie? No, ale to może właśnie jest ten nowy podział. No właśnie, no bo to pokazuje, że te podziały stare są niewłaściwe, tak? Że jakby, że są potrzebne nowe podziały, żebyśmy się po prostu jakoś no, tutaj dogadali między sobą i tak jak mówię, no jakby się zorganizowali przeciwko tym, którzy chcą nas trzymać w poniżeniu, w uzależnieniach, w nędzy, uzależnieni od banków, zakredytowani i tak dalej, nie? Jakby i mi się wydaje, że tych podziałów nowych trzeba szukać, co nie zmienia faktu, że oczywiście nazywam się socjalistą, chociaż konserwatywnym socjalistą coraz bardziej. Ja się absolutnie socjalistą nie nazywam, a w pewnych tematach z naszym gościem się zgodzę w zupełności.
Tak, więc sojuszy należy szukać jak najbardziej, w sprawach słusznych należy szukać ponad podziałami. Bardzo dziękuję naszemu gościowi za dzisiejszy podcast, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wszystkim oczywiście naszym widzom, dziękuję za wszystkie komentarze. My będziemy je wszystkie też czytali, całą tą rozmowę czytali później. Po prostu tego jest za dużo, żeby tego wszystko naraz ogarnąć. Jeszcze powiem taką jedną rzecz techniczną, dotyczącą Pyty, dość istotną. To znaczy, jeżeli bo jak wrzucamy nowe materiały, nowe filmy Pyty, tak jak ostatni na przykład z 1 maja, to one potem są przez YouTube'a sprawdzane i zanim zostaną sprawdzone, trwa to dzień, dwa, więc jeżeli chcesz oglądać te materiały zanim jeszcze zostały sprawdzone przez YouTube, albo od razu jak zostały przez nas zmontowane, to wtedy wspieraj kanał. Ci wspierający będą mieli te premiery wcześniej, więc to chciałem powiedzieć, z kim mnie o to prosił, którego też pozdrawiamy. Naszym gościem Jan Śpiewak, razem z nami Ksenia, która tutaj gdzieś przemyka wciąż. Przemknij, Kseniu, chociaż na chwilkę. Koty, kota Kapinia, kot Puk i kot Niutek oraz Michał Migała, Andrzej, typowy Andrzej i ja, Jaok. Dziękuję wszystkim, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzięki. Dziękujemy i do usłyszenia również na platformie Spotify. Uwaga, uwaga!